Witam serdecznie. Ja się nazywam Jacek Stawiski. Gośćmi dzisiaj, może wbrew savoir vivre'owi, zacznę od mężczyzny. Najpierw autor książki Polska w nowym świecie, Robert Kuraszkiewicz. Książkę Państwo możecie nabyć. Jak rozumiem, autor jest skłonny również ją podpisać. Także jest okazja. Zaraz będziemy o niej rozmawiać. Pani prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych Małgorzata Bonikowska. Witam serdecznie. Radosław Pyfel, witam serdecznie. Przepraszam, że jeszcze nie dałem afiliacji, ale zapomniałem. I pan Jacek Bartosiak, firma coś Strategy and Future. Tak jest. Witam serdecznie. No to porozmawiamy sobie o geopolityce i pogeopolitykujemy, co też, jak też ten nowy świat wygląda. Autora najpierw zapytam, żeby nas wprowadził swoje przemyślenia. Polska w nowym świecie, to znaczy w nowym, czy może po prostu urealnionym, może bardziej w sposób bardziej przejrzysty, w sposób bardziej oczywisty widzimy, jak świat nie od dzisiaj, nie od wczoraj, nie od przedwczoraj wygląda. Więc na ile to jest Polska w nowym świecie, a na ile jest to świat, który zawsze był, tylko myśmy gdzieś tam sobie przez paręnaście lat z kraja w małej chatce mieszkali. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Ja nie mogę nie zacząć od, jak mówimy w związku z moją książką o nowym świecie, to nie mogę nie zacząć od starego dowcipu, który był związany jeszcze z historią tego budynku, czyli z lat 80. czy 70., kiedy był taki dowcip, że tak powiem, co zobaczymy, kiedy się odwrócimy plecami do budynku Komitetu Centralnego. Widzimy nowy świat, bo tutaj zaczyna się ulica Nowy Świat. Ale to tak anegdotycznie. A tak przechodząc poważnie, dlatego taki tytuł wybrałem do tej książki, dlatego że uważam, że ten świat, który się w tej chwili rodzi, to jest zupełnie nowy świat. Także paradygmat tej zmiany, że ta zmiana jest tak istotna, rzeczywiście, że da się porównać do czasów zmiany systemowej czy ustrojowej w całym bloku dawnym komunistycznym. Oczywiście my to jako Polska, że jako Polacy przeżywaliśmy mocniej, intensywniej i dla nas ten czas zmian, 89 rok i ten czas przełomu jest, powiedziałbym, no każdy z nas, nawet z relatywnie młodych ludzi wówczas ma to w pamięci, więc to jest oczywiste, że to był nowy świat. Dzisiaj to, co się dzieje, to ja bardziej porównuję w perspektywie tych osób, którzy mieszkali na Zachodzie, którzy również przeżywali ten czas 89 roku. Z ich perspektywy również w dniu codziennym się nic nie zmieniło, tak? Ale to była kategoria również tworzenia się nowego świata. Ja uważam, że ta zmiana jest tak głęboka i tak wielowymiarowa, rzeczywiście, że tworzą się nowe paradygmaty polityczne, gdzie stare kryteria, stare kategorie nie zawsze pasują do oceny tej nowej rzeczywistości. Ta nowa rzeczywistość oczywiście w pierwszej kolejności bierze się z przesunięcia się tej osi geopolitycznej z Atlantyku na Pacyfik i tej konfrontacji amerykańsko-chińskiej, która już determinuje politykę światową. To jest ten główny rys, ale te zmiany również nie dotyczą tylko i wyłącznie tych kategorii, tej kwintesencji geopolitycznej, powiedzmy, ale również pewnych zmian, skali zmian sposobu życia, sposobu prowadzenia procesów gospodarczych i tak dalej. Więc w związku z tym tworzy się nowa rzeczywistość i powinniśmy do tej nowej rzeczywistości zbudować nowe narzędzia i nowe projekty polityczne, które oczywiście to wszystko jest procesem, wszystko jest ciągłe, tak? ale z drugiej strony jest tak, że pewne stare schematy, które przyjmowaliśmy do tej poprzedniej rzeczywistości politycznej, nie zawsze pasują do tego, żebyśmy właściwą analizę i właściwe wnioski wyciągnęli z tego, co się dzisiaj na świecie dzieje. Zakładam, że konkretnie o tym, jakie to są procesy, jakie to są elementy, to będziemy rozmawiać. Pytanie do pani prezes. Czy pani się zgadza z tym, że ten świat, jak mówi autor, no, wprowadza jakieś zmiany, jakieś nowe kolejny, które w sposób zasadniczy zmieniają ocenę, no, przede wszystkim geopolityczną tego, co się dzieje. Czy też po prostu, ja będę takim sceptykiem tutaj na potrzeby tej dyskusji, niech będzie, że ja jestem ze starego świata, ze starej stolicy i no, mnie to nie przekonuje. To jak pani prezes uważa, czy to jest nowy świat,
rzeczywiście, czy powinien ten tytuł tak wyglądać, czy po prostu Polska w świecie? Świat ma swoją dynamikę, ale miał ją zawsze, w każdej dekadzie, w każdym stuleciu. Dobry wieczór. Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie i możliwość rozmowy w gronie zresztą znanych mi dobrze kolegów ze świata think tanków. Gratuluję autorowi w ogóle, że podjął się wysiłku napisania książki, bo to nie jest proste. I myślę, że w ogóle trzeba pisać i mówić o tym, co się dzieje, dlatego że rzeczywiście to jest jakieś przewartościowanie. Aczkolwiek ja bym postawiła tezę może taką, że to jest nowy świat przez stworzenie nowych wymiarów, których kiedyś w ogóle nie było, zarówno dla nas wszystkich, zwykłych ludzi, jak i dla polityków i państw. Bo tak naprawdę mówimy tutaj o wyzwaniu związanym z internetem, nowymi technologiami, mediami społecznościowymi, tym, że jesteśmy cały czas podpięci pod to i rodzą się kompletnie nowe zjawiska także w polityce. Inaczej działają liderzy polityczni. Ludzie też mają znacznie szerszy ogląd spraw, mają dostęp do rzeczy, których kiedyś nie widzieli. Ja mówię teraz w skali globalnej. To powoduje na pewno bardzo głębokie konsekwencje, których być może jeszcze żeśmy nie złapali. Jak głębokie i jak dalekie. Bo to wszystko się za krótko dzieje. iPhone to jest 2007 rok, już tak symbolicznie cytując. Natomiast w przestrzeni akurat twardej polityki to mnie się wydaje, że nie tyle to jest nowy świat, co jest raczej powrót do starego. Jest w dużej mierze cofnięcie się z takiego przekonania w latach 90. Mówimy tutaj o tej jednobiegunowej chwili, ale mówimy o czymś więcej też, o takim przekonaniu, że można w ogóle sobie te kwestie na świecie poukładać, że istnieje jakiś skuteczny jeden model, że z grubsza wiemy, na czym stoimy, czyli takie poczucie pewności. Wpadliśmy w świat, którego my przez ostatnie 30 lat pewnie nie pamiętamy, a jeśli się odwołujemy do wspomnień, to sięgamy do świata bipolarnego, czyli do zimnej wojny. Więc to, co nam przychodzi do głowy, to jest albo porównanie się, że już nie jest tak było, że już nie jest to jednobiegunowa chwila, to nie jest już tak, że Amerykanie i Zachód nadają to tempo, ale też nie jest tak, jak pewnie ze zimnej wojny, gdzie mamy jasne dwa bieguny, bo to cały czas się kształtuje. Ale my siłą rzeczy te mapy mentalne mamy z naszej przeszłości. Niektórzy przecież jeszcze pamiętają te czasy. Jak patrzę po sali tu na osoby siedzące, to część z nas pamięta jeszcze okres końca Związku Radzieckiego i bloku wschodniego. Trudniej nam się odwołać do jeszcze dalszej przeszłości, bo już jej nie pamiętamy. Jak wraca wątek koncertu mocarstw i XIX wieku, to nie jest obszar naszych wspomnień, to jest abstrakcja. Mnie się wydaje, że te modele, jeśli chodzi o relacje między państwami, już były, tylko nabrały dzisiaj innego wymiaru przez te nowe wymiary stworzone przez media społecznościowe, przez internet. Czyli w pewnym sensie geopolityka, która jest, towarzyszy polityce od zawsze, towarzyszy polityce międzynarodowej, która de facto kiedyś w świecie przed nawet koncertem Mozart de facto sprowadzała się do tego, czy żyliśmy w stanie wojny, czy w stanie pokoju. Trudno było mówić na jakichś bardziej wyrafinowanych pojęciach. Tak? Jedni chcieli poszerzyć terytorium i mieli do tego siłę, więc rozszerzali je, napadali i zaczynali wojnę. Inni musieli się bronić. I nieliczne okresy pokoju, które były pomiędzy tymi napięciami. Więc historia zna ten model. To, czego nie znamy, to jest nie znamy tego, jak tak rozumianą geopolitykę i tak rozumianą rywalizację potęg też różnego rodzaju, o różnych ustrojach, ale także o różnych ambicjach. Też ambicji tych do końca nie znamy. Tutaj Radka pewnie będziemy pytać, co tak naprawdę chcą osiągnąć Chiny. My mamy naszą mapę mentalną zachodnią, możemy się tylko tego próbować domyślać. Natomiast to, co jest naprawdę nowe, co na to nakłada swoją optykę, to jest właśnie ten drugi, trzeci wymiar związany ze światem, którego nie zna nikt. Czyli jak głęboko przeorają naszą mentalność i jakie będą miały konsekwencje, jakie będzie miała konsekwencje ta rewolucja technologiczna i komunikacyjna, w której tkwimy. To tyle tytułem wstępu. No to wywołany Radosław Pyfel. Ja tutaj pozwolę sobie to pytanie swoje jeszcze raz
ponowić, bo każdemu z Państwa je ponowię, Nowy czy Stary Świat, czy tytuł jest usprawiedliwiony? Lubię czasem prowokować, ale też już Pani Prezes wywołała pytanie, to znaczy według jakich parametrów miałoby to nowe się, jeżeli to jest prawda, tworzyć, według jakichś współrzędnych to nowe mocarstwo, które, o którym teraz już wszyscy mówią, prawda? Ono już, nie, już teraz nawet inaczej na metki towarów patrzymy. Made in China, aha, to w kontekście tej nowej konfrontacji, prawda? Ja już mam taki odruch. Już patrzę na przesyłkę jakiejś tam klawiatury, która przychodzi, jak to wszyscy dzisiaj kupujemy online, tam jest napisane Destined for Netherlands, przeznaczone do Holandii, Made in China, prawda? Już sama ta metka robi na mnie wrażenie, bo kontekst się zmienił, prawda? Radosław Pyfer. Ja tylko to powiem, że często to jest Made in PRC, właśnie po to, żeby nie było jakichś skojarzeń. Dobrze, proszę Państwa, więc bardzo, przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że mogę w tak znakomitych gronie ekspertów, zarówno wśród prelegentów, jak i na sali, porozmawiać o współczesnym świecie, także o świecie pozaeuropejskim. I tu wielki ukłon i gratulacje dla autora, który powrócił jako pisarz polityczny po wielu latach. Więc ja się z tego osobiście bardzo cieszę, bo pamiętam jego pierwszą książkę jeszcze z Instytutu Sobieskiego, z takiego autorskiego spotkania. I to jest, proszę Państwa, bardzo świeża, atrakcyjna perspektywa, wybiegająca gdzieś, próbująca ogarnąć właśnie te nakładające się na siebie wielkie zmiany geopolityczne, technologiczne, o czym dużo pisze autor w książce i o czym też mówiła dr Bonikowska, ale także społeczne, nie zapominajmy, bo to jest jakby pełna dynamika czy mozaika tych wielkich zmian. Czy to jest nowy świat, czy to jest stary świat? Tutaj pan redaktor mówił o tym, że my spoglądamy z perspektywy zachodniej. Ja spędziłem wiele lat właściwie na wschodzie i tam ta perspektywa jest zupełnie inna. To nie jest nic nowego, bo to działo się już od wielu lat czy od wielu dekad. Pamiętajmy o tym, że no Chiny w ogóle liczą kilka tysięcy lat i my często próbujemy je gdzieś wmontować w jakiś taki swój sposób myślenia jako kraj komunistyczny, bo niewątpliwie takim jest czy takim się nazywa, no ale to jednak są pewne różnice z, powiedzmy z czasami generała Jaruzelskiego i latami 80. Więc tamta historia pisze się na swój własny sposób i to nie jest nic zaskakującego. To można powiedzieć, że to jest coś zupełnie nowego jakby u nas, tak? My jesteśmy może zdziwieni tym rozwojem sytuacji, być może także dlatego, że wszystkie te wydarzenia, które mogłyby być tą cezurą, którą autor, właśnie pan Robert Kuraszkiewicz, mówi o tym, że to jest międzyepoka, że żyjemy w doniosłym momencie końca tej międzyepoki, że pandemia zamknęła pewien okres właśnie takiej niewyjaśnioności, jak można by powiedzieć, no to Polska żyła na takich geopolitycznych wakacjach, można powiedzieć. 2008 rok i ten kryzys globalny, który miał ogromny wpływ jednak na Stany Zjednoczone, myślę przede wszystkim, u nas przeszedł w taki sposób niezauważany. Jakąś taką, można powiedzieć, że suchą stopą przez ten kryzys przeszliśmy. Wydaje mi się, że nawet ta prezydentura Donalda Trumpa w jakiś sposób też wzbudziła tak wielkie nadzieje, że tej wielkiej zmiany rysującej się na horyzoncie no, za bardzo nie dostrzegaliśmy. I teraz wracając do Chin, to wydaje mi się, że patrząc na tą rywalizację amerykańsko-chińską, to też chcielibyśmy widzieć ją w kontekście jakiejś rywalizacji militarnej. Czy to, nie wiem, o Tajwan, czy rywalizacji gospodarczej, czyli ta cała wojna handlowa, którą rozpoczął Donald Trump, czy wojna technologiczna. Ale proszę Państwa, wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę również na to, co znowu trochę przypomina świat XX wieku, który myślę, że wielu z nas może pamiętać, że obydwa te kraje stoją u progu wielkich zmian i wielkich reform społecznych, gospodarczych, także technologicznych. Zarówno USA, jak i Chiny.
Znaczy, u nas właściwie nie mówi się za dużo też i o tym, że USA potrzebują wiele zmian, tak? O tym pisze autor w książce i także Chiny wydają nam się jako kraj monolit taki sam, już nawet nie od 89 roku, ale już nawet na niektórych od lat 60. od czasów Mao. Zmiany przywództwa w Chinach często pociągały za sobą bardzo, bardzo głębokie, zmiany, powodowały głębokie różnice w odniesieniu do tego, co było wcześniej. I Chiny pod przywództwem Xi Jinpinga są zupełnie innym krajem niż Chiny były na przykład w 2008 roku. Więc kraj ten stoi u progu wielkich przemian. I z drugiej strony ja nie mam takiego wrażenia, myślę, że to będzie na pewno jednym z przedmiotów dyskusji, żeby Chiny dążyły przynajmniej w tym momencie do jakiegoś ładu, no tak sobie często to wyobrażamy, do ładu jednobiegunowego, tak? Nawet to oczywiście nie jest tak, że o tym się w Polsce jakoś często dyskutuje, może na takich spotkaniach, ale wiele ludzi tak prywatnie po prostu zagaduje mnie i podchodzi i mówi, co to będzie, jak Stany Zjednoczone zostaną zastąpione przez Chiny. Czyli my sobie wyobrażamy, że musi być jeden hegemon, który zostanie zastąpiony przez drugiego. Natomiast ja tak na dobrą sprawę, jeżeli obserwuję Chiny, to wydaje mi się, że to jest powrót do pewnych koncepcji chińskich, które zakładają raczej politykę izolacjonizmu, raczej zwrócenie się ku sobie, raczej oddzielenie się szczelną granicą od świata zewnętrznego, czego symbolem może być choćby 3-tygodniowa kwarantanna przy wjeździe do Chin, czego symbolem może być to, że w przeciwieństwie do Igrzysk Olimpijskich w 2008 roku, tych letnich, dzisiaj nie ma jakiejś takiej presji czy oczekiwania, że Chiny będą starały się pokazać z jak najlepszej strony. Wręcz przeciwnie, nie są zainteresowane w ogóle wpuszczaniem kibiców, tak? Bo to jest problem pandemiczny. Część chce bojkotować te igrzyska, no i bardzo dobrze, bo władze w Pekinie też chcą tego bojkotu, bo nie chcą tych ludzi po prostu wpuszczać. Więc wydaje mi się, co zresztą nie jest w historii Chin niczym nowym, bo większość nawet, moglibyśmy zresztą tutaj toczyć spory historyczne, czy tak było w historii Chin przez większość czasu, był to kraj zamknięty czy zwrócony ku sobie. W ostatnich 40 latach i to jakby opisuję też w książce, którą zacząłem pisać pod koniec czerwca, może nie 21 czerwca, ale pod koniec czerwca, że byłem wielkim szczęściarzem, dlatego że miałem okazję przyglądać się jako bezpośredni obserwator Chinom, które były jedne z najbardziej otwartych w swojej historii, a na pewno w ostatnich 100 latach. I ten okres już się kończy, ten okres już mija. Chiny zwracają się bardziej ku sobie i będą selektywnie sobie wybierać tych obcokrajowców, których chcą, tych partnerów, z którymi chcą współpracować, te technologie, które chcą dopuszczać i tych wizytorów czy wizytujących ludzi, którzy, nie wiem, przejdą tamte kryteria nie tylko związane z testem, szczepionkami, ale tych, którzy w ogóle będą mogli tam przyjechać. Wszystko dlatego, że w ostatnich 30-40 latach, i ta książka jest dobrym studium, które to dobrze pokazuje, przetransferowano jakby myśl technologiczną, w dużej mierze była to pomoc dla Chin też kapitałowa, zainwestowano mnóstwo pieniędzy i wydawało się, że tak będzie zawsze, no nie. I dzisiaj już Chiny w tak dużym stopniu świata Zachodu nie potrzebują, zwracają się w stronę własnych tradycji, coraz bardziej będą się pewnie izolować. Taka jest koncepcja Xi Jinpinga dzisiaj. No ale to pewnie jeszcze będziemy mieli okazję o tym porozmawiać, bo tak jak wszyscy tutaj wspominacie państwo, no wpływ tego kraju na sytuację na świecie i w Polsce i w ogóle w regionie jest zdecydowanie większy niż wtedy, kiedy Robert Kuraszkiewicz napisał swoją pierwszą książkę. Dziękuję bardzo. Pytanie do Jacka Bartosiaka. Oczywiście, czy to jest nowy świat i według jakich tych paradygmatów, czy współrzędnych, czy według jakiej bieżni będzie teraz ta nowa geopolityka przebiegać, ale pozwolę sobie tylko jedno takie małe votum separatum. Ja akurat nie uważam, że ten czas 90. lat to były takie wakacje od historii. Mamy rok 91, 2 grudnia, Polska uznaje Ukrainę, wali się Związek Radziecki, potem skonał Związek Radziecki, jednoczą się Niemcy, NATO się poszerza, wojna jugosłowiańska i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że trochę mamy krótką pamięć. Działo się bardzo dużo rzeczy. No ale to też tytułem polemiki na potrzeby dyskusji. Pan Jacek Bartosiak.
Tak, dziękuję. Również dziękuję za zaproszenie. Ja w związku z tym, że wielokrotnie już wypowiadałem się publicznie na temat zmiany ładu światowego, więc pozwolę sobie krótko w punktach powiedzieć, dlaczego ta książka jest, dziękuję, bardzo na czasie i oczywiście się zgadzam. Też pozwolę sobie zadać na samym początku, prosząc o odpowiedź w stosownym czasie, gdy autor będzie mógł się wypowiedzieć, na pytanie takie następujące i to takie trochę prywatne. Co konkretnie osobiście skłoniło pana do napisania tej książki? Bo jestem ciekawy tej drogi emocjonalnej, tak? Dlatego że to jest potrzebne. I jestem ciekawy, jakie to były okoliczności, jaka potrzeba z tego wynikająca, bo sam mam swoje przemyślenia na ten temat, bo szedłem tą drogą od jakiegoś czasu, pisząc kolejne książki o zmianie, prawda? I szukam tutaj pewnego być może braterstwa, jakichś po prostu odczuć, więc jestem ciekawy. Więc takie publiczne pytanie, tym bardziej, że publiczna odpowiedź na ten temat też utożsamia bardziej słuchających naprawdę ze zmianą, która się dokonuje i nie możemy się na to zamykać. Więc ja dosłownie w telegraficznym skrócie podsumuję, dlaczego ta zmiana się dokonuje i nie ma od niej odwrotu. I wbrew temu, co mówił pan prowadzący, jest to bardzo duża zmiana. Otóż ostatnie 30 lat, no, do powiedzmy 16-18 roku, był ładem hegemonicznym Stanów Zjednoczonych, gdzie Amerykanie byli sąsiadem każdego państwa w dużym proszeniu. Czyli mieli stake, tak, udział jakiś w negocjowaniu wszystkich spraw właściwie świata. Bo mieli taką siłę. Coś zawsze wynikało, albo było współzależne od ich decyzji, albo ktoś był współzależny i mogli zablokować albo umożliwić coś. Ten czas się skończył. I to jest, niesie ogromne konsekwencje. To jest inaczej niż w latach 90., bo dokładnie lata 90. były wynikiem upadku Związku Sowieckiego i dokładnie tego, że Amerykanie mogli tak robić. Więc, a to zmieni bardzo wiele. Ale to nie wszystko. Właściwie śmiem twierdzić, będę tego bronił, że to jest nie tylko największa zmiana od lat 30, to już jest banał, to jest oczywiste. To jest na pewno największa zmiana od 45 roku. A nawet myślę sobie ostatnio, coraz bardziej jestem przekonany, że ma to potencjał zmiany największy od 500 lat. Od kiedy to żeglarze europejscy podporządkowali sobie Ocean Atlantycki i stali i Europa, i dzieci Europy, prawda, czyli narody języka angielskiego i języków europejskich, zapanowały nad światem, w tym kolonializm i tak dalej. I ustanowiły reguły światowego kapitalizmu. Dlatego, że ta walka, która się teraz rozpoczęła, i Polska jest tam małą łódeczką na tym, jest walką o kształt światowego kapitalizmu, czy o światowej o zasady współpracy i podziału pracy w świecie. Do tego dotyczy dwóch najpotężniejszych państw w historii ludzkości. Nigdy nie było tak dwóch potężnych mocarstw na planecie Ziemia pod jednym słońcem. Śmiem twierdzić, że nie ma miejsca na planecie Ziemia dla dwóch tak potężnych państw, które by się rozwijały. W związku z tym trzęsienie, które nas czeka, a już odczuwamy jego pomruki, czy tam takie przepowiadające, zmieni świat, który znamy. W ten czy w inny sposób. Do tego chciałbym jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę, której jeszcze nie mówiłem. Otóż w 2015 bądź 2016 roku profesor Gordon z Princeton napisał taką książkę o wzroście gospodarczym Stanów Zjednoczonych i standardów życia między 1870 a 1970 rokiem. I on tam napisał, że największy wzrost, który przeorał Stany Zjednoczone i przeorał świat, o czym zaraz powiem, dokonał się dokładnie między 1870 a 1920. I to w tym okresie zostały zasadzone ziarna z obecnej dominacji amerykańskiej, pisząc to w 15-16 roku. I to wtedy dokonała się druga rewolucja industrialna. Pierwsza, przypomnę, dokonała się w Anglii, maszyna parowa, prawda, kolej, uprzemysłowienie pierwsze. A druga to prąd, ropa naftowa, silnik spalinowy, Manhattan, możliwość budowania wind, więc można było w górę budować. Wszystko się zmieniło i Ameryka jest dzieckiem drugiej rewolucji przemysłowej.
druga owoce drugie, prawda, pralek, samochodów, samolotów, maszyn na prąd i zmiany, nie wiem, kuchenki gazowej, ogrzewania w domu, żarówki. I Amerykanie wygrali dzięki temu pierwszą i drugą wojnę światową. I Amerykanie dzięki temu również mieli potencjał i kapitał kontrolując cykle kapitałowe w ciągu ostatnich 40 lat dokonać też rewolucji digitalnej, tej początkowej, tej takiej, prawda, pierwszego etapu za Clintona. No i teraz kwestia jest taka, że wygląda na to, że Chiny mogą być pierwsze, które... A, jeszcze jedną rzecz, o której pisał Gordon i o której warto powiedzieć. Amerykanie nie wymyślali wszystkich rzeczy. To nie Edison wymyślił żarówkę, tylko tak naprawdę ukradł, skopiował od Brytyjczyków, a potem tylko umiał nie tylko zawrzeć ugodę sądową odpowiednio, ale też no, na skalę przemysłową po pierwsze trochę ulepszyć ten wynalazek, a po drugie go sprzedać w masie ludzi w Stanach. I dotyczyło to bardzo wielu innych wynalazków w Stanach Zjednoczonych. Przypomnę, że Chiny mają najwięcej ludności. Przypomnę, że Chiny mają ogromny rynek wewnętrzny i to, co mówił Radek Pyfel przed chwilą, zamykają się, bo osiągnęły taki stopień konsumpcji wewnętrznej, że mogą rozwijać cykle technologiczne i kapitałowe w dużym stopniu odporności od Zachodu, co jest szokiem w Polsce. Ale tak to wygląda. Wierzą w to, że to oni osiągną wszystko, co czwarta rewolucja przemysłowa przyniesie wraz ze wszystkimi skutkami dla dominacji światowej, bo się wytwarzają wtedy cykle technologiczne i kapitałowe i łańcuchy wartości. A reszta musi podążać. Tak jak Brytyjczycy opanowali pierwszą i dzięki temu mały naród brodatych ludzi mógł zapanować nad ujściem rzeki Perłowej i podporządkować sobie Chiny. Dzięki temu Amerykanie mogli pokonać pokonać Wielką Brytanię, bo do tego się sprowadza okres między 1870 a 1940 i zastąpić ją w roli hegemona światowego. I przy okazji jeszcze jedną ręką bijąc Niemców i Japończyków. Także zmiana, która się dokona z naszego życia, bez rozstrzygania, jak kto będzie ostatecznym zwycięzcą, bo to jest jeszcze nierozstrzygnięte, dotknie nas. Pod każdym względem, tak samo jak ludzi urodzonych w 1870, którzy w 1920 mieli lat 50, a w 1940 70. Jakie zmiany się dokonały we wszystkich sprawach, w medycynie, w tych codziennego życia. Będziemy doświadczać tego też, tym bardziej już kończę, że rywalizacja między mocarstwami jest największą siłą napędową rozwoju innowacji w historii ludzkości oraz ryzyko wojny. Wbrew temu, co w ostatnich 30 latach namówiono, jest największą siłą napędową rywalizacji i innowacji międzyludzkich. Także zapnijmy pasy, bo będzie ciekawie. No i zastanówmy się z naszą drogą ojczyzną. Jak właściwie się tutaj wypozycjonować w tej sytuacji i przetrwać ten okres. Dziękuję bardzo. To teraz pytanie ponawiam do autora. Co skłoniło osobiście do tego, żeby usiąść przed klawiaturą i napisać o tej Polsce w nowym świecie. A moje kolejne pytanie jest, dużo tutaj jest mowy o Chinach, no ale książka nie jest, rozumiem, tylko o tym, że jest Polska, jest nowy świat i gdzieś tam w zamorskiej rzeczywistości jak jakiś wielki kolos. Są też inni gracze i niekoniecznie Polska już graniczy z Chinami, prawda? Znaczy, ja powiem tak, odpowiadając takim jednym słowem na to, co mnie skłoniło, to tak jedno słowo, które mi przychodzi na myśl, wytłumaczę za chwilę, bo może się wydawać dziwne, skłoniła mnie irytacja. W pierwszej kolejności irytacja polegająca na tym, że w kontekście tego, co tej funkcji, którą pełniłem poprzednio kilka lat, będąc czy wiceprezesem, potem prezesem Banku Pocztowego, też korzystając z tych możliwości, które wówczas były w sensie przeglądu technologicznego, udziału w konferencjach różnych, że tak powiem, gdzie te kwestie technologiczne oczywiście przez ten pryzmat finansowy były głównie omawiane. Jeden aspekt. Drugi aspekt wynikający, który był przyczyną tej irytacji, jak właśnie dyskusja publiczna w Polsce dotycząca spraw i międzynarodowych, ale również spraw wewnętrznych w kontekście skali zmian, które następują na świecie, jest oderwana od rzeczywistości, że tak powiem. Tak? Czyli od tego, co się dzisiaj na świecie dzieje,
w jakim oderwaniu my prowadzimy debatę publiczną i uprawiamy politykę, że tak powiem, również, tak? Myślę, tutaj też przyjdzie czas na rozmowę. No i to, no i plus oczywiście to, że dzięki temu, że po odejściu z banku miałem trochę więcej czasu, więc przy okazji też nadrobiłem lektury i to suma tych czynników spowodowała, żeby wrócić właśnie, jak tutaj Radek powiedział, bo mieliśmy okazję dyskutować wiele lat temu na temat Chin, gdzie Radek był jedną z pierwszych osób, która mówiła o Chinach. Ja myślę, w tych kontekście publicystyki również te pisanie 10 lat temu, 13 lat temu i mówienie o tym, co nadchodzi wtedy, no to też było rzadkością. W daleko idącym stopniu myślę, że zdecydowanie się sprawdziło, powiedzmy. Tak? Wtedy mówiliśmy o nadchodzeniu tego nowego czasu. No nie tak, że nikt. Były osoby, które wierzyły i które rozbijały te tezy w innym wymiarze. Więc, ale takie bezpośrednie właśnie irytacje, to oderwanie, że tak powiem, bo właśnie myślę, że z drugiej strony ta skala tych zmian jest naprawdę tak duża, że jednak ja tutaj dorzucę tylko do perspektywy tych zmian, tak, bo o czym mówimy w kontekście jakby abstrahując od geopolityki, bo oczywiście w jakim sensie to jest, o czym też piszę, w jakim sensie jest to powrót do tych niestabilnych czasów koncertu mocarstw, że tak powiem, rywalizacji państw, że tak powiem, takiej bieżącej, polegającej na tym, że nie funkcjonujemy w zorganizowanych ramach współpracy międzynarodowej, tylko ta współpraca polega na bieżącej interakcji, że tak powiem, z roku na rok w bieżącym stylu, że tak powiem. Tak? To jest w tym sensie, jest to powrót. Tak? Ale z drugiej strony skala tych paradygmatów zmian, czyli ciążenie Chin jest tak wielkie, że w tym sensie jest to nowy świat. A jeden przykład technologiczny, bo my dopiero wchodzimy w tą epokę. Tak? No tutaj pan Jacek Bartosiak tutaj pisze więcej, że tak powiem, o kontekście rywalizacji w kosmosie, tak? Ale to, że kwestia kosmosu, jego eksploracji, konfrontacji militarnej, bo rzeczywiście w kontekście militarnym to wszystko się zaczyna, jakby powiedzieć, my sobie jeszcze nie zdajemy sprawy, ale już oddziałuje na nasz sposób życia i sposób funkcjonowania, a za chwilę będzie oddziaływało w sposób fizycznie odczuwalny przez sporą część nas po prostu, tak? To jest ta skala nowych rzeczy, że ten kosmos i ta przestrzeń kosmiczna jest widoczna i będzie coraz bardziej widoczna w życiu codziennym, za przeproszeniem. Tak? I jedna rzecz a propos kategorii skali zmian to kwestie technologiczne. Tak? No my nie zdajemy sobie sprawy jeszcze z tego, co znaczy technologie 5G czy 6G transferu danych. Tak? To jest dopiero otwarcie i wprowadzenie człowieka w kategorię tego, że my, do tej pory wirtualna rzeczywistość służy ludziom. Tak? My będziemy częścią wirtualnej rzeczywistości. Bez tych technologii, które oczywiście w zamierzeniu mają wspierać człowieka, to nie byłoby możliwe. Tak? Na przykład to, że za chwilę już maszyny będą się komunikować same ze sobą, nie w sensie zarządzane centralnie za pomocą systemów informatycznych, ale przez człowieka, tylko będą się kontaktować same ze sobą, to jest ta skala tych zmian po prostu. Tak? I one będą możliwe dzięki rozwoju na przykład tych technologii, bo bez technologii 5G czy za chwilę 6G ta zmiana technologiczna nie byłaby możliwa. A to jest kompletna rewolucja procesów przemysłowych, które się oddziałują. No tutaj można dalej rozwijać, ale mamy wystarczająco dużo innych wątków, więc tutaj postawię kropkę, ale to jest ta skala tych zmian właśnie. To do pani prezes pytanie w takim razie. Skoro ta zmiana jest taka wielka, to czy my opisując ją, nie opisujemy świata wczorajszego? Trochę tak parafrazując, że generałowie prowadzą wojny z wczoraj, a nawet przedwczoraj. Rzadko są tacy wizjonerzy, jak to w latach 20. czy 30. De Gaulle czy Sikorski w swoich pracach, prawie że przewidzieli kampanię roku 39-40. Czy ten arsenał pojęć, opisów przy pomocy Kongresu Wiedeńskiego, opisujemy kongres, znaczy koncert mocarstw i tak dalej, czy mamy taki zasób w ogóle nowych pojęć, nowych opisów? Ja chciałabym być dobrze zrozumiana, bo oczywiście jeżeli perspektywą naszą jest nasze podejście, nasze życie i to, co my odczuwamy jako otoczenie polityczne, to oczywiście jest to zmiana totalna. Ja się tu zgadzam. Natomiast ja stawiam też, że z perspektywy całej historii ludzkości, to jest to raczej powrót do znanego modelu, mimo wszystko, w jego wymiarze międzypaństwowym. Dlatego, że po pierwsze, tu bym polemizowała z Jackiem, bo co to znaczy największe potęgi w historii ludzkości? To są potęgi na miarę swoich czasów. W XIX wieku to była Francja i Wielka Brytania. Jak zmierzyć tą potęgę wtedy, imperium, którym słońce nie zachodziło, tak, brytyjskiego, w porównaniu na przykład z dzisiejszymi Stanami Zjednoczonymi? To były inne czasy, inna epoka, ale wtedy były to niekwestionowanie największe imperia, podbiły pół świata.
jak zmierzyć Imperium Perskie czy Imperium Osmańskie. Każdy na miarę swoich czasów, ta rywalizacja imperiów i towarzyszące mu mniejsze rywalizacje średnich potęg, to jest standard w historii. Pod tym względem nie ma nic nowego. Nowym była jednobiegunowa chwila. To było nowe. To tylko chwila, bo 25 no lat. I pod tym względem, to oczywiście z naszej perspektywy indywidualnej, no zmienia się wszystko. I ja się zgadzam. Czy to była największa, czy to jest największa zmiana od 500 lat? Może nie od tylu, ale dla Europejczyków to rzeczywiście w tym kontekście może być zasadnicza zmiana. Może nie od 500, ale od może 300, że to nie Europejczycy nadają ton. W tym kontekście to tak, mogłabym powiedzieć, że ta zmiana jest głębsza, bo my nie jesteśmy w stanie w naszej psychice, myślę, w naszych mapach mentalnych, nie mówię tutaj o Polakach, bo my akurat to najmniej może, ale zachodni Europejczycy, Francuzi, Brytyjczycy nawet, ciężko bardzo się im myśli o rzeczywistości, w której oni nie mają... Nie grają pierwszych skrzypiec, nawet jak to jest koncert. Wiecie państwo, że w orkiestrze mamy różne instrumenty, tak? No ktoś pierwsze skrzypce gra. I tu nagle się okazuje, że ten pierwszy peleton to wcale nie muszą być, to już nawet ten skład G7 nie odpowiada dzisiaj układowi sił, prawda? I w tym kontekście, mentalnie dla nas, to może być bardzo duży przełom. Dla nas, mniej dla Polaków niż dla zachodniej Europy. Ale 500 lat to przesada, bo odkrycia geograficzne w ogóle wtedy jakby sobie tego świata tak nie wyobrażano jak w XVII, jak w XVIII wieku, a zwłaszcza w XIX, którym był wiekiem imperializmu i takiego kolonizowania, dzielenia tak naprawdę świata podług na wzór, na modłę, tak, państw europejskich. Ciekawy jest wątek Radka, bo ja nie jestem ekspertem od Chin, ale to jest główne pytanie, które my sobie zadajemy. Czy rzeczywiście Chiny chcą izolacjonizmu i czy to naprawdę jest kopiowanie tego, co było kiedyś ze Stanami Zjednoczonymi? Bo Jacek stawia tezę, że dzisiaj Chiny to tak jak kiedyś Amerykanie na przełomie XIX i XX wieku. Tak? Nawet sami nie wiedzieli, co budują, ale zbudowali imperium, które potem wywaliło stolik. No być może, ja nie wiem, na tyle nie znam mentalności chińskiej, na ile za 50 lat czy ileś, a może krócej, Chiny wywalą nam stolik i sięgną po tę palmę, po tą dominację. Być może to jest nasza kalka mentalna, bo my tak byśmy zrobili, bo my jesteśmy z zachodniego świata. Ja nie wiem, czy Chinom chodzi o to, czy naprawdę one się chcą odgrodzić i bardziej im chodzi o wyparcie wszystkiego, co jest cudzym wzorcem, bo oni po prostu nie chcą korzystać z Facebooka albo z Google'a, tylko chcą mieć WeChata, chcą mieć po prostu swoje. Dlaczego oni mają używać iPhone'a, kiedy mogą mieć Huawei'a? No, proste, jak ja bym była Chińczykiem, też bym się zastanawiała. Tak? I w skali rywalizacji to być może nie chodzi im o to, żeby Amerykanie używali WeChata, ale oni nie chcą używać amerykańskich zabawek. I w tym kontekście jest to oczywiście rywalizacja. Natomiast czy to będzie ten świat, do którego dążymy, będzie koniecznie ten jednobiegunowy, tylko w odwrotną stronę, tak? Że to te Chiny kiedyś będą numer jeden. No, wydaje się, że dwubiegunowy w pewnym sensie on zaczął się już, bo tak my myślimy o nim. Oczywiście jeszcze możemy dalej dyskutować, na ile Chiny rzeczywiście też takiego świata chcą. Chociaż Xi Jinping podobno powiedział do Trumpa, że Pacyfik jest dobry, jest dużym oceanem. Wystarczy miejsca dla dwóch. Ale oczywiście pytanie, i to jest zasadne, i to się w pełni zgadzam z Jackiem i zresztą z autorem. To jest oczywiście ogromnie wszystko niebezpieczne dla Europy. Dlatego, że wszystko, co powiedziałam i powiedzieli też moi przedmówcy, spłyca się do prostego sformułowania, że Europy tu nie ma w pierwszej lidze, ani może nawet w drugiej lidze. Już czujemy to słabnięcie, no ale w perspektywie będzie tylko gorzej. Więc z naszego podwórka patrząc, no to oczywiście jest o czym myśleć i ten świat najbliższego naszego sąsiedztwa, łącznie zresztą z granicami i z przyszłością Unii Europejskiej, jest wielkim znakiem zapytania. Dziękuję bardzo. Uporczywie wszyscy do tych Chin wracają. Próbowałem zapytać o innych graczy, ale dobrze, w takim razie o Chiny i o zasoby Chin. I na dwie rzeczy zwrócę uwagę. Na to, co mówiła pani prezes, że Chiny chcą mieć swoje. No, pan Henry Kissinger, uważany za takiego jednego z filarów współczesnego świata, pisze w swojej książce o Chinach, że delegacja Imperium Brytyjskiego przybyła do Chin
i zaproponowała przekazanie prezentów cesarzowi chińskiemu i tam po iluś dniach oczekiwania odpowiedź przyszła, że Chiny i tak wszystko mają, nie potrzebują żadnych prezentów od Imperium Brytyjskiego. Więc może ta sytuacja znowu jest powrotem do przeszłości. Jakie zasoby mają Chiny, żeby nowe bieguny, nową konfrontację, jak zwał, tak zwał, prowadzić na swoich warunkach? Bo 100 lat temu, gdy Amerykanie byli najważniejszym, stali się najpotężniejszym państwem świata po Wielkiej Wojnie, czyli pierwszej wojnie, wtedy mówiono o Wielkiej Wojnie, to wydobywali najwięcej węgla, produkowali najwięcej stali, mieli największą flotę handlową koniec końców, mieli największe zasoby finansowe świata i ten XX wiek przebiegł pod dyktando tych tradycyjnych zasobów. Czy Chiny mają takie zasoby, żeby taką rywalizację podjąć, czy też cały czas zasysają to, co wyprodukował świat zachodni, bo świat zachodni wyhodował sobie trochę współczesne Chiny, jak rozumiem z Państwa wypowiedzi. Radosław Pyfel. Proszę Państwa, no Polska jest krajem pełnym paradoksów, bo jak byłem osobą, która była postrzegana jako ekspert do spraw orientalnych, to wtedy w ogóle nikt nie chciał dyskutować o Chinach. Dzisiaj, kiedy poczytuję to sobie za wielki zaszczyt, że mogę porozmawiać o polityce międzynarodowej i nie tylko o Chinach, no to wszyscy chcą dyskutować właśnie o Chinach. Więc to jest pewna taka paradoksalność, która nigdy nie przestała mnie zadziwiać. Idąc tym tropem, proszę Państwa, to ja bym zwrócił uwagę nawet nie tyle na Chiny, co w ogóle na świat pozaeuropejski, o czym pisze autor w książce i też wspomniała trochę dr Bonikowska i dr Bartosiak, bo żyjemy tak naprawdę w świecie nie tyle, cały czas próbujemy jakby zastąpić tego hegemona amerykańskiego chińskim, ale tak naprawdę to jest po prostu świat nie europejski czy nie zachodni. W tym sensie dla nas jest to spore wyzwanie, chociaż Polska przecież historycznie miała wiele relacji ze światem wschodu i była dosyć dobrze obeznana z Orientem, chociażby w XVIII wieku. To znowu jest powrót do czegoś, co już u nas było. No jeżeli to było modne gdzieś tam wśród francuskich intelektualistów, wśród Voltaire'a, gdzieś tam na dworach francuskich, to jeżeli pojedziemy chociażby do Stambułu i zobaczymy nastroje tureckie, to one były bardzo podobne do strojów sarmackich. To znowu też nie jest nic takiego niezwykłego. Ale dobrze, pytał pan o Chiny, więc nie będę za bardzo uciekać w stronę świata pozaeuropejskiego. Czy Chiny chcą mieć swoje? No tak się składa, proszę państwa, że każde mocarstwo chce mieć swoje. Nawet Rosja, która ma dużo bardziej ograniczone zasoby, też chce mieć swoje. Ma swoje kontakty, ma swój telegram, ma swoje media społecznościowe. Na ile to jest możliwe, też chce mieć swoje, bo te duże, jakby poważne państwa chcą mieć, chcą tworzyć jakby te własne uniwersum. Ja też nie chcę być źle zrozumiany, że Chiny, że tu powtarzam słowa Xi Jinpinga, który na ostatnim szczycie ASEAN powiedział, że my brzydzimy się hegemonizmem i absolutnie tam do tego nie aspirujemy, bo Chiny mówią, znaczy wyobrażam sobie, że to jeżeli będzie to hegemon, to taki, który zaprzecza i mówi, że tym hegemonem nie chce być. To nie będzie proste przełożenie ze Stanów Zjednoczonych na Chiny. Jest tu wiele podobieństw, to muszę Państwu powiedzieć, że tuż przed pandemią koronawirusa w styczniu byłem w Stanach, byłem w Kalifornii i w sąsiednich Stanach i zobaczyłem Hoover Dam. Hoover Dam, miałem takie poczucie, widząc Hoover Dam, tą tamę zbudowaną ponad 100 lat temu i most San Francisco. Kurczę, przecież ja to przez ostatnie 20 lat oglądałem w Chinach. To jest dokładnie to samo. Tak? Czyli ta próba zapanowania nad żywiołami, te zapierające dech w piersiach wynalazki, infrastruktura, zupełnie nowe rzeczy. Natomiast tu widzę pewne podobieństwo i pod koniec XIX wieku wydaje mi się, że skala tych przemian w Stanach Zjednoczonych, ich tempo, może pewna taka szokująca perspektywa dla Europejczyka. To było wszystko bardzo podobne do Chin. Ale nie wyobrażam sobie, że to jest takie proste zastąpienie, że jedno mocarstwo zastąpi drugie i to drugie będzie się zachowywać tak samo. Dlatego, że już nawet dzisiaj ostatnio, nie pamiętam jak się nazywał ostatnia część Bonda, ta dwugodzinna, w którym Bond objawił swoje ludzkie oblicze. Przepraszam? No Time to Die, tak. Nie czas umierać.
Nie czas umierać. No i proszę Państwa, ten film, co jest znamienne, no wszyscy też oczekujemy, że Chiny będą podbijać swoją kulturą popularną. Wszyscy czekamy na soft power chiński. Natomiast ten film miał gorszy box office niż w tym samym czasie film Bitwa o jezioro Chandzi. Nie wiem, czy Państwo słyszeli o tym filmie. To jest film o wojnie koreańskiej, który miał tak mniej więcej o 50% wyższe dochody niż Bond na całym świecie. Wliczając to box office ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i całego świata. I Chińczyków interesuje los bohaterów, czy ochotników z wojny koreańskiej i ten film robi większy obrót niż Bond. Więc oni nawet nie chcą tego filmu wprowadzać tu do Polski, żebyśmy my go oglądali, podziwiali tych bohaterów czy ochotników. Po prostu wyświetlają sobie ten film u siebie. Natomiast na ile, jeżeli spojrzymy na to, w jaki sposób myślą Azjaci, co ma też duże konsekwencje, wydaje mi się, jak ten świat pozaeuropejski może się zachowywać, co dla nas jest nową sytuacją i będzie dużym wyzwaniem, to Azjaci działają w ten sposób, że chcą osiągnąć jakieś absolutne mistrzostwo, ale nikogo nie będą do tego przekonywać. Jeżeli, tak jak pisze pan Robert Kuraszkiewicz w książce, dysponują pewnymi technologiami, że cały świat stoi przed dylematem, albo je zaakceptujemy, albo zostajemy w tyle, to to jest to, w czym się przejawia ta hegemonia. Nie w tym, że będą nam puszczać filmy, że będą nas namawiać, że będą nas próbowali przekonać do swoich wartości. Zamkną się w swoim świecie, stworzą technologie niedostępne gdziekolwiek indziej i teraz wszyscy będą mieli dylemat, czy próbujemy to naśladować, próbujemy się podłączyć, czy nie. I proszę Państwa, my oczekujemy tego, że zostaniemy tutaj jakoś, nie wiem, podbici czy zdominowani przez ten soft power, a paradoks polega na tym, że zaraz koncepcje nowego jedwabnego szlaku to się zrzucają Polacy, żeby promować i wynajmują firmy lobbyingowe w tym celu, żeby sami promować tą ideę. Nie Chińczycy, bo im jest to już w zasadzie, można powiedzieć, że obojętne. Oni ze sobie ułożyli na poziomie mocarstw. I teraz Polacy sami z własnych pieniędzy prywatnych zaczynają tą ideę lansować. Tak to jest, jeżeli się te schematy czy mapy mentalne, jak to Państwo nazywacie, rozmijają nasze oczekiwania i to, jak my byśmy chcieli widzieć rzeczywistość z tą, jaka ona rzeczywiście jest w świecie pozaeuropejskim. Dziękuję. Dziękuję. Ja tylko chcę przypomnieć publiczności, że mniej więcej za 43 minuty będzie można zadawać pytania. Pierwsza połowa minęła i cały czas o tych Chinach. Dobra, zostańmy przy Chinach. Ja z dzieciństwa pamiętam, mój tato mi mówił, w 1956 roku Chińska Republika Ludowa uratowała Polskę przed interwencją Związku Radzieckiego, mniej lub bardziej otwartą, i dlatego już w latach 70. w Polsce można było kupić chińskie piórniki i chińskie ręczniki, czego nie było w innych krajach socjalistycznych. To była moja pierwsza lekcja geopolityki polsko-chińskiej, no bo tak rozmawiamy sobie tutaj, konfrontacja amerykańska, chińska, wielkie mocarstwa. No ale które z tych procesów tej wielkiej polityki są istotne dla nas? Bo wyjdziemy z tego pomieszczenia, wejdziemy w internet, czy rano przeczytamy gazety i będziemy słyszeć granica z Białorusią, spory rządu z Unią Europejską, wschodnia flanka NATO, zagrożenie dla Ukrainy. I wcale to nie będzie oszukiwanie się, bo to są rzeczy, które żywotnie nas interesują chyba bardziej niż to, czy w Szanghaju budowane są nowe, wznoszone są nowe gmachy, czy przygotowywane nowe technologie, które gdzieś tam w przyszłości mają jakoby rzucić wyzwanie Stanom Zjednoczonym i reszcie świata. Jak pan to ocenia? No właśnie, to jest dobre pytanie. Już na nie kolejno odpowiadam, Ukraina, granice i tak dalej, bo to właśnie wynika ze wzrostu potęgi Chin i zaraz to wyjaśnię dlaczego. I też przypomnijcie mi Państwo, żebym powiedział na tym etapie o kontrakcie społecznym, żebyśmy nie zapomnieli o tym wątku. Natomiast jeszcze tak doprecyzowując, mówiąc o tym, bo rzeczywiście zawsze istnieją mocarstwa, rywalizacje i to można tak po prostu zbagatelizować. Ale proszę Państwa, od kiedy istnieją Stany Zjednoczone, nie istniały potężne Chiny. I to jest game changer. To jest naprawdę różnica. Po prostu. Na dodatek Amerykanie cierpią na narcyzm strategiczny. Każdy by cierpiał na ich miejscu. Po 100 latach dominacji, gdy wbiegli na arenę światową i nie musieli grać, tak jak Europejczycy przez kilkaset lat, w systemie balansowania. Tylko byli hegemonem albo powstrzymywali
słabego konkurenta, jakim był Związek Sowiecki, który nie uczestniczył w globalnej wymianie handlowej, tylko miał potęgę wojskową i nuklearną. I Amerykanie robili wszystko, żeby wojna nie wybuchła i tam otoczyli ich. I był deal taki, że my kontrolujemy 2/3 świata, wy 1/3, wszyscy muszą się nas słuchać i jest ogólnie fajnie. Tak? To taka, mniej więcej tak to wyglądało. A to jest zupełnie inna sytuacja obecnie. Ona jest dużo bardziej wybuchowa niż w czasie zimnej wojny między Sowietami. Mogę w oddzielnym wątku powiedzieć dlaczego. Bo trzeba rollback zrobić, to nie jest containment, to jest dużo bardziej trudne i to tak jak rozwód z żoną, gdzie się ma wszystko wspólne. Mniej więcej, tak? A inaczej jak się nie ma, tak? Bo w 1945 roku nie było nic wspólnego z Sowietami, więc była czerwona linia, było jasno i Sowieci nie uczestniczyli w globalnej wymianie towarowej. To było łatwe do zarządzania, jeżeli chodzi o wybuch. Ale teraz odpowiadając na konkretnie te rzeczy. Zaczął pan od Ukrainy albo od granic, od Tajwanu, tak? Czy od Białorusi. No więc chodzi o to, że dwa mocarstwa rewizjonistyczne, Chiny oraz Rosja mają wspólny cel. Są zainteresowane osłabieniem Stanów Zjednoczonych i wypchnięciem wpływów Stanów Zjednoczonych z Eurazji. Czyli żeby Amerykanie nie byli sąsiadem każdego kraju i nie wcinali się w wszystkie sprawy. I używają wszystkich instrumentów. Są spięte sojuszem mającym na celu ten cel. Nie na celu wspólną potęgę, co też jeszcze ich poróżni, tylko wypchnięcie USA. I zawsze w historii świata było tak, że strategia wypychania polega na tym, że państwa, które są rewizjonistyczne, Hitler miał tak samo, boją się od razu wojny rozpocząć, bo jeszcze nie daj Boże, ci co, teoretycznie silniejsi mogą dać nam łupnia, tylko probing strategy, małymi kroczkami pokazują, destabilizują, eliminują pewność co do gwarancji bezpieczeństwa. Robią to różnymi metodami, osłabiając solidarność, rozdzielając system sojuszy, które Amerykanie otoczyli Eurazję. Proszę zwrócić uwagę, to potęga morska na całym Rimlandzie, Eurazji, na wyspach. Wszyscy są w sojuszu, bądź bilateralnym, bądź natowskim z Amerykanami. I to powoduje rozpad spójności sojuszu. I tymi metodami, tamtymi, przez dyslokacje wojskowe, zmiany równowagi, robią to. I tak samo jest. My jesteśmy wysuniętą kasztelanią świata amerykańskiego Limes, która jest testowana po to, żeby sprawdzić, jaka jest szczelność sojuszu i tożsamość interesu. Czy Niemcy myślą tak samo? No nie bardzo. Czy Francuzi rozdzielają ryzyko pomiędzy nami a Paryżem, pomiędzy Niemcami a Waszyngtonem, bo zawsze ryzyko jest różne, w zależności od tego, gdzie się siedzi. Tylko nie trzeba sobie zdać z tego sprawę i Rosjanie pięknie to nam wszystkim uzmysławiają. I to jest pierwszy krok do tego, żeby zmienić ład światowy. I oni to robią, a Chińczycy robią to na Morzu Południowochińskim, na Morzu Wschodniochińskim, wobec Tajwanu i tak dalej. Co było kolejne? Ukraina. No Ukraina również jest w strefie zgniotu, gdzie jest wypych, bo Amerykanie na kanwie rośnięcia swoich wpływów zamontowali na Ukrainie się, w dużym uproszczeniu oczywiście, bo wykorzystano to, że Ukraińcy chcą na Zachód, bo każdy chce na Zachód, tylko nie każdy może. My też w PRL-u chcieliśmy na Zachód, ale nie mogliśmy, bo układ sił był taki, że Sowieci byliby gotowi pójść na wojnę o to, żeby społeczeństwo PRL-u nie było na Zachodzie. I tak samo jest na Ukrainie i gracze grają, patrzą, jaki jest układ sił. Rosjanie teraz pokazują manewry, zdolności dominacji energetycznej, a Amerykanie liczą, nie można używać pustych gwarancji niepopartych realną siłą. Nauczyliśmy się chyba na przykładzie jako Polska poparcie dla opozycji na Białorusi, które się skończyło jak się skończyło. Tak? Puste słowa, które się skończyło niczym, bo Polska nic nie mogła z tym zrobić. Mocarstwa muszą uważać z pustymi słowami, bo testowana jest ich wiarygodność. Jaki następny temat? Kwoty z Unią Europejską, tak? To już zamknę ten swój wątek. To też jest przejaw również napięcia chińsko-amerykańskiego oraz zmiany modelu gospodarczego świata, wynikającego właśnie z tego, że jest rywalizacja chińsko-amerykańska. Gdy był jeden hegemon, jak w Imperium Rzymskim, no to była globalizacja, bo Amerykanie ją stworzyli, podsycali system globalnej wymiany towarowej, amerykańskie potęgi, waluta i tak dalej. Gdy okazało się za Trumpa, że Amerykanom to nie służy, bo to Chiny bardziej rosną, i są, to Amerykanie zaczęli łamać system, który stworzyli, zaczęli zabijać własne dziecko. Dlatego było takie oburzenie, że Trump, że tamto, że siamto, tak? I Europejczycy w centrum, gdziekolwiek to centrum jest, czy w Berlinie, czy w Brukseli, tego konstruktu gospodarczo coraz bardziej politycznego, które
czuję, że państwa indywidualnie nie dałyby rady w nowym świecie imperiów geopolitycznych, potrzeba jest konsolidacji. W związku z tym wysyłają sygnały do peryferiów, takich jak nasza droga Rzeczpospolita, że słuchajcie, ruki paszwą i trzeba słuchać, bo są nowe czasy. Kto nie rozumie zeitgeistu, ten przegrywa, a my nie chcemy przegrać. Jest inny oczywiście temat, czy w ogóle oni dadzą radę, bo Europę jest trudno skonsolidować, ale to jest przejaw. To jest jak gdyby reakcja na dokładnie sejsmiczne fale, które docierają do nas. Mógłbym tak kontynuować kolejne wątki. Kontrakt społeczny jednym zdaniem miał coś pan. A no właśnie, no, tego jednym się nie zdaniem, da, chyba że jednym, będę miał jeszcze szansę. Jednym zdaniem, bo czas płynie. No. Otóż jeżeli zostanie zmieniony układ geopolityczny świata oraz zasady globalizacji, które zostały stworzone takie, że my na Zachodzie, w Stanach i w Europie Zachodniej żyjemy sobie dobrze, mało pracujemy, kontrolujemy design oraz marżę końcową, a Chińczycy robią na nas i inni, ale głównie Chińczycy. I jeżeli Chińczycy zakwestionują to, a to robią i skutecznie, to upadnie kontrakt społeczny. Skończy się to Eldorado, skończą się ZUS-y, skończy się 35-godzinny tydzień w pracy we Francji. Dlaczego? Dlatego, że jest jeden wielki wyścig o wysiłek modernizacyjny. Jeżeli Zachód nie będzie dowoził wysiłku modernizacyjnego i klasa średnia będzie miała coraz mniejszą medianę, a Chińczycy będą mieć coraz większą i nie będziemy budować mostów 5G, 6G, kosmosu, to będzie nacisk po pierwsze, kontrakt społeczny upadnie, klasa średnia, zmienią się reguły gry politycznej i będzie zakwestionowana również demokracja liberalna jako model, który zabezpiecza wystarczający model modernizacji. O tym też możemy porozmawiać później. To dziękuję bardzo. Teraz pytanie do autora w takim razie. Czy teraz odpowie pan na kolejne pytanie, to znaczy to poprzednie, po raz kolejny je zadaję. No dużo jest o Chinach, jeszcze raz o Chinach i jeszcze raz o Chinach, ale jak rozumiem ten nowy świat nie opisuje się wyłącznie przez pryzmat rosnącej potęgi państwa chińskiego w jego obecnym kształcie. Coś więcej można chyba powiedzieć też o naszym otoczeniu, bliższym lub dalszym. Znaczy, zacząłbym od tego, co jest na okładce. Tak? Oczywiście jak gdyby nie można się koncentrować tylko na Chinach, ale na okładce widzimy ten element, który wpuszcza w ruch cały układ, powiedzmy. Tak? I tak jest znaczenie roli Chin dzisiaj. Tak? I ten czynnik zmiany właśnie po prostu. Tak? No to jest ten element, który ten całą strukturę, że tak powiem, porusza i doprowadza do tych zmian. Tak? I w tym sensie dlatego rozmawiamy o Chinach, dlatego że to, co tam się dzieje, ma już w tej chwili daleko idące skutki w polityce europejskiej i również w polityce w odniesieniu do Polski. Tutaj niektóre wątki się już pojawiły, więc dlatego bez budowy takiej pozycji, którą Chiny zbudowały i którą dalej próbują budować, o czym no, możemy pewnie godzinami dyskutować, to ten paradygmat polityki europejskiej nie uległby tak daleko idącej zmianie, powiedzmy. Tak? To jest ten element. A to, co to oznacza, to przesunięcie tej osi geopolitycznej dla Europy i dla nas, tak? No, oznacza, że Amerykanie będą zmniejszać swoją obecność w Europie i zmienić charakter tej obecności. To pociąga za sobą daleko idące skutki już obecnie dotyczące polityki i strategii europejskiej i również odniesienia polskiego. Ja w swojej książce, no wiem, że państwo właśnie nie mieli okazji, bo to tak jest, że debata się odbywa w dniu premiery, powiedzmy, więc tylko tutaj kodyskutanci są w tej uprzywilejowanej pozycji, że mieli okazję się z nią zapoznać. Ale o tym paradygmacie zmiany pisze, że odpowiedzią powinien być aktywizm europejski. Dlaczego? Dlatego, że zmiana obecności amerykańskiej w Europie wytwarza pewną próżnię strategiczną. I na przykład zagadnienia, które były wcześniej słusznie przez Polskę eliminowane z dyskusji, czy byliśmy po tej stronie do wyeliminowania tych wątków z dyskusji, czyli autonomii strategicznej Europy, czy stopnie i skali sił europejskich, powiedzmy i tak dalej, ten temat pojawia się na agendzie i to nie pojawia się na agendzie w ten sposób, że on jest do łatwego zbycia, że nie mamy przecież NATO, nie będziemy, jakby to powiedzieć, rozbijać spoistości NATO, bo to jest dla nas największa gwarancja bezpieczeństwa. To już się skończyło. Czy taki model NATO stało sobie brutalną szczerością, trzeba sobie powiedzieć, że takiego NATO już nie ma, o którym my jak gdyby... Mówi pan jak prezydent Macron, który powiedział, że śmierć mózgowa i to wywołało dreszcze nie tylko w Polsce, ale w Londynie, w Berlinie, we Włoszech.
Czy my mamy akurat to przyspieszać też? Czy mamy tak zadowolenie? To znaczy inaczej, to jest tak, że to nie jest tak w polityce i w geopolityce, to nie jest tak, że tutaj są te tory, są jak gdyby ustawione tylko na jednym kursie, że tak powiem. Tak? Otwiera się po prostu dyskusja, otwiera się jak gdyby element tutaj również gry i współoddziaływania, że tak powiem, co jest możliwe. Ja uważam na przykład, i w tym kierunku trzeba podjąć działania, że tak, jakiś rodzaj, specjalnie mówię jakiś rodzaj, bo w tym sensie, że nie ma tutaj jak gdyby koncepcji, które leżą na stole, tak, ale jakiś rodzaj sił militarnych europejskich, które będą broniły interesu strategicznego Europy i głównych państw, musi powstać. Jeżeli, oczywiście zaznaczając, jeżeli Europa chce dalej brać udział w być elementem tego przyszłego czy obecnego konceptu mocarstw, powiedzmy, tak, i tak dalej. Tak, dlatego, dlaczego? Dlatego, że dzisiaj siły europejskie, nawet o tym piszę w książce i w innych miejscach, tak, no, Francja jest o tyle ciekawa, że ma te swoje interesy bezpieczeństwa i strategiczne w Afryce Północnej. I to nie tylko w kontekście, jak myślimy, państwa arabskie i tak dalej, ale w krajach Sahelu, dlatego, że tam mają większość uranu, który jest dostarczany do energetyki jądrowej francuskiej, to jest z Nigru czy z krajów Sahelu. Francuzi tam nie mogą prowadzić operacji de facto w zakresie własnego bezpieczeństwa bez wsparcia logistycznego NATO. W związku z tym, że staram się podawać takie bardzo konkretne przykłady. W związku z tym, że po kryzysie związanym z okrętami podwodnymi Biden zagwarantował, że dalsze wspieranie, to był jeden z elementów tego dealu, po prostu dalsze wspieranie operacji francuskiej przez logistykę NATO, czy tej amerykańską po prostu, bo de facto NATO znaczy amerykańską, to był jeden z elementów uspokojenia opinii francuskiej. Ale do czego to prowadzi? No Francuzi zdają sobie już sprawę, że w perspektywie najbliższej przyszłości w zakresie nawet takich spraw związanych z ich bezpieczeństwem nie będą już mogli polegać na tym, na czym opierali swoją aktywność tutaj w zakresie bezpieczeństwa, czyli na logistyce natowskiej, bo nie mogą dopuścić do sytuacji, że w sprawach żywotnego bezpieczeństwa będą się musieli prosić, nie będąc pewnymi, jaka będzie odpowiedź po prostu. Tak? Więc, a tej odpowiedzi amerykańskiej już nie będzie tak prostej, dlatego że zmieniły się punkty odniesienia, zmieniły się interesy, powiedzmy. Tak? To jest jeden z przykładów tego, że ten debata strategiczna na temat Europy, ja mówię wprost, ona się jak gdyby bardzo wyraźnie zacznie i nie możemy w Polsce tego abstrahować w pierwszej połowie przyszłego roku za prezydencji francuskiej. I mówię, ten element jest już, nazwijmy to, zaakceptowanym przez Amerykanów. Jaka jest odpowiedź? No ja uważam, że w interesie Polski odpowiedź jest taka. Też pytanie, czy to nie jest myślenie życzeniowe, ale to będziemy weryfikować w najbliższej przyszłości, że Europa musi podjąć większy wysiłek militarny. To jest jak gdyby oczywiste, tylko też pytanie, w jaki sposób, tak? No, w taki sposób, że muszą powstać jakieś siły militarne szybkiego reagowania chociażby, które będą uzupełnieniem sił natowskich, powiedzmy, tak? Czyli nie w kontrze do NATO, bo jeżeli tego nie zrobimy, czy w Europie tego Europa nie zrobi, to ten no, mówiąc kolokwialnie, rozjazd i tak nastąpi. Tak? Więc no, tu staram się pokazać, i o tym piszę w książce, taki jeden praktyczny, ale fundamentalne zagadnienie, które pokazuje, co kontekst przeniesienia osi geopolitycznej na Pacyfik znaczy w zakresie polityki bezpieczeństwa wewnątrz Europy. I nie możemy tej polityki bezpieczeństwa sprowadzać tylko do kwestii bezpośredniego otoczenia Polski po prostu, tak? Bo musimy widzieć cały obrazek, żeby potem wyciągać wnioski zasadne i słuszne do tego, jaka jest sytuacja w tym wszystkim Polski. To jest ten jeden element. Oczywiście tu jest sprawa zasadnicza, tak? Co już było powiedziane wcześniej, bo to jest główny punkt, główne pytanie dzisiaj, czy Europa ma wewnętrzne siły i zdolność i gotowość do tego, żeby w tej nowej rywalizacji wystąpić jako aktywny podmiot po prostu, tak? Oczywiście jedną z alternatywą wobec tego jest taki właśnie zmiana kontynentu europejskiego, czy głównie Unii Europejskiej do takiego, że tak powiem, bogatego emeryta, którego można wykorzystywać i na nim zarabiać, że tak powiem, tak? I to oczywiście jest model taki, tak? I to oczywiście, to się będzie decydowało w perspektywie najbliższych kilku lat. Więc w tym sensie te kilka lat będą tak ważne. To jest może taki skomplikowany szkic, powiedzmy, tak? No, ale myślę, że takie szkice dzisiaj trzeba rysować po to, żeby zrozumieć, co te zmiany, to przeniesienie tej osi geopolitycznej na Pacyfik i Chiny versus Ameryka oznacza również dla nas i dla Europy. To dziękuję. To pytanie nawiązuje do tego, co mówił autor do pani prezes. Że jak rozumiem, tak, Amerykanie się coraz bardziej ewakuują z Europy. To tak dla kontry, tylko powiem, że słyszę to już od co najmniej 30 lat. Kiedy kończył się komunizm, to prezydent Francji apelował do prezydenta Busha seniora, żeby broń Boże nie wycofywał się z Europy. I tak wszyscy mówią i tak ci Amerykanie zostają cały czas. Rzeczywiście tak jest, że
że ta ewakuacja trwa, ja jej nie widzę. Owszem, może ilościowo, może nie jest już 300 tysięcy żołnierzy na terytorium państwa niemieckiego, amerykańskich, ale z ich 30 do 40 tysięcy, ale jak będzie trzeba, to będzie i 100 tysięcy, jak będzie trzeba, będzie 20, ale będą, pani prezes. To ja ad vocem też tych poprzednich wypowiedzi, najpierw perspektywa globalna, a potem perspektywa naszego regionu. W perspektywie globalnej, ja wracam do tego, od czego zaczęłam. Ja uważam, i nawiązując do tego, co Jacek powiedział o rewolucji przemysłowej, ja się zgadzam z tym, że rewolucja przemysłowa i umaszynowienie, i uprzemysłowienie Europy, potem też Stanów Zjednoczonych, umożliwiło Europie podbój całego świata. Znaczy w skrócie. Była taka dysproporcja potencjału, że nikt nie był w stanie się temu oprzeć. Tak? Dzisiaj taką rewolucją jest rewolucja technologiczna. To znaczy to przysłowiowe, co my nazywamy digitalizacją, cyfryzacją, internetem, robotyzacja, automatyzacja, sztuczna inteligencja, ale za tym idące zagrożenia bezpieczeństwa, wojny informacyjne, deepfake, to jest zagrożenie dla naszej demokracji, również dla naszego systemu, to jest zagrożenie systemowe w ogóle od środka. I mnie się wydaje, że w tej rywalizacji wygra ten, kto będzie dominował w tym wymiarze, nie w wymiarze militarnym, to znaczy ile kto ma czołgów, tylko w wymiarze tej potęgi technologicznej i zasięgu tej potęgi technologicznej, bo ona nie wymaga interwencji militarnych. Można znakomicie rozbroić rywala, wyłączając mu prąd. Wyobraźcie sobie państwo, jakbyśmy nie mieli teraz elektryczności. Więc stopień uzależnienia wszystkiego dzisiaj od bycia podłączonym do internetu jest naprawdę zagrażający. Tak? W dużej mierze my chyba nie jesteśmy w stanie w ogóle tego powstrzymać, ale wszystko jest podczepione. Tutaj pan o tym też mówił, tak? Internet of Things, sztuczna inteligencja, algorytmy. Trudno sobie wyobrazić, jak my właśnie tego nie wiemy. To jest ten wymiar kompletnej zmiany, kompletnej niewiadomej. Jak w ogóle poukładać sobie ten świat, kiedy my sobie nie umiemy dzisiaj poukładać Big Techu? Kiedy my nawet nie wiemy, jak nazwać Big Techu? Co to jest dzisiaj Facebook czy Google? Jedni mówią, że to są media społecznościowe, inni mówią, nie, to są platformy internetowe. Jeszcze inni mówią, to jest wielki biznes, a może to jest wszystko trzy w jednym. I w ogóle jak to opanować? To się rozrasta. Facebook to jest 2 miliardy 700 milionów kont. No, jakby to jest wymiar, którego my nie znamy. I on będzie miał ogromne skutki dla tradycyjnego ujmowania polityki. I dla geopolityki tak. Tak, także. Bo po co najeżdżać kogoś czołgami, jak można osiągnąć znacznie lepszy efekt, nie ruszając się z domu? Już tak upraszczając, tak? To jest kluczowe moim zdaniem. I walka o to, kto tu wygra, jest kluczowa dla jakby balansu, dla tej równowagi bądź jego braku, który będziemy mieli w XXI wieku. W tym sensie trzeba przypomnieć, że Związek Radziecki może nie miał rzeczywiście, bo nie było tego globalnego wymiaru obrotu handlowego, ale miał naukę i miał bardzo zaawansowany, no jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, miał technologiczną przewagę nawet w pewnym momencie, tak? Loty na Księżyc. Przecież to w odpowiedzi na zaawansowanie Sowietów Amerykanie rozpoczęli swój program kosmiczny. O tym warto pamiętać. Tego nie ma Rosja dzisiaj. Natomiast w wymiarze naszym, regionalnym, to oczywiście dla nas, Polaków, kluczowe pytanie jest, bo ja się zgadzam, że my jesteśmy w strefie zgniotu, naturalnie. I absolutnie kluczowe jest pytanie, co będzie się na tym terytorium europejskim działo, zwłaszcza po naszej zachodniej stronie, bo po wschodniej to wiemy, co się będzie działo. Rosja będzie się rozpychać i będzie nas testować. Ale co to znaczy nas? I teraz wydaje mi się, tu chętnie posłucham głosu kolegów, że dla Amerykanów dzisiaj opłaca się autonomia strategiczna Europy, paradoksalnie. Dlatego, że autonomia strategiczna to jest pojęcie, które wyrosło z koncepcji bardziej tej security klasycznej, ale ono dzisiaj ma znacznie szerszy wymiar. Ono dzisiaj, a ja akurat jestem europeistą, czyli mogę coś powiedzieć o zachodniej Europie, ono dzisiaj jest rozumiane jako budowanie pewnego odbudowanie potencjału Europy, rozumiane jako Unia Europejska, we wszystkich możliwych wymiarach, bo Europa czuje, że utraciła te przewagi. Pierwsza technologiczna przewaga. My jej nie mamy. W pierwszej dziesiątce największych firm światowych nie ma żadnej europejskiej. Są tylko amerykańskie i chińskie. Więc wydaje się, że Europa, Unia Europejska, konsoliduje swoje siły. Trochę być może też jak to robią Amerykanie. Amerykanie powołali teraz ten gigantyczny pakiet, tak, bilionowy
inwestycyjno, można powiedzieć, ochronny, tak, socjalny. No ale Europa... No, ale to jest też taki sygnał, że Ameryka chce się też przeorientować w środku, trochę tak wzmocnić, od środka. I mnie się wydaje, że dokładnie to próbuje robić Europa. Tylko Europa w stosunku do Ameryki ma zasadniczą jedną różnicę. Amerykanie są państwem federalnym, a Europa nie. I czy to się komuś podoba, czy nie, to dzisiaj to jest duży problem. Bo no, brutalnie rzecz ujmując, by nam było szybciej i łatwiej, gdybyśmy byli jednak federacją. Nie wiem, czy to kiedykolwiek nastąpi. W ogóle nie chodzi mi o konotację z budowaniem państwa. Tak? To nie w tym wymiarze, ale myśląc logicznie, autonomia strategiczna jest próbą skonsolidowania wszelkiego rodzaju potencjału tych krajów wokół tego, co uda się zbudować. Bo jest świadomość w Europie Zachodniej, że dzisiaj nie ma możliwości kontynuowania linii federalnej, tej federacyjnej, tak jak było to w latach 90. zakończonych konstytucją, a potem jej odrzuceniem, notabene w referendach w Holandii i we Francji, czyli w państwach założycielskich wspólnot europejskiej. Czyli nawet tam nie było na to zgody. Ale to nie znaczy, że Europa nie odczuwa konieczności zwarcia potencjałów. Tak, zwarcia potencjałów. I podkreślam, to nie tylko chodzi o ten wymiar militarny, ale też, bo tutaj w ogóle nie ma Europa nic. Tak? Nie miała przez lata. Próbuje coś tworzyć. Ale chodzi o wszystkie inne wymiary. Najsilniejszy wymiar Europy, który Europa ma, to jest rynek. To jest gospodarka. Bo tutaj Europa działa jak jedno państwo. Bo mamy jednolity rynek, sfery swobody i mamy wspólne polityki, bardzo jasno określone. Handlową, celną, ochronę konkurencji, konsumenta i mamy kompetencje przekazane, tak, na ten poziom wspólny. Natomiast w wymiarze na przykład polityki zagranicznej i niebezpieczeństwa, on jest ujmowany traktatowo w traktacie z Lizbony jako tak zwane kompetencje dzielone. No i wiecie państwo, że najgorzej to jak są dzielone. No bo właśnie są spory i tak naprawdę też mamy różnice interesów, które zawsze były oczywiście, no ale w sytuacji zagrożenia one wypływają na pierwszy plan, bo nie ma tego parasolu, prawda, ochronnego. I teraz z naszego punktu widzenia to, jak to się dalej potoczy, jest absolutnie kluczowe, bo jeśli będzie fragmentacja tej Europy, jeśli ona się jakoś tam rozjedzie, jeśli to się nie uda, no to pierwszym regionem, który na tym straci prosto testowanie ze wschodu, będzie Europa Środkowo-Wschodnia. Dziękuję bardzo. Wiem, że Radosław Pyter chciał mówić o Stanach Zjednoczonych, może też trochę o Europie, skoro temat Europy wywołano. Zapomniana fraza wypowiedziana w Warszawie w 2000 roku. Europa może być superpower, ale nie będzie nigdy superstate. Powiedział to Tony Blair, wtedy premier brytyjski. Trochę w innych czasach, także trochę w innych czasach, jeśli chodzi o politykę brytyjską, ale te paradygmaty, te dwa hasła moim zdaniem cały czas są do dyskusji. Radosław Pyfel, Stany Zjednoczone. Nie rozmawiamy o Chinach. Tak, zanim o Stanach... To już po 5 minut macie panowie, bo chcę, żeby publiczność też zadawała wam pytania. Okej, to bardzo, bardzo krótko. No rzeczywiście żyjemy w świecie zmieniających się paradygmatów i tutaj chciałem pociągnąć ten wątek zupełnie nietradycyjnego rozumienia bezpieczeństwa i zadać jednocześnie pytanie autorowi, licząc, że on, inaugurując to pytanie od publiczności niejako, licząc na to, że na to pytanie odpowie, czy zmieniłby pan coś w swojej książce, czy wydarzenia na wschodniej granicy Polski zmieniłyby coś, co pan napisał w tej książce? I czy uważa pan, że one uprawdopodobniły jeden z tych dwóch scenariuszów, najlepszych scenariuszów, które pan opisuje, czyli aktywizm europejski, jako jeden z tych scenariuszów i drugi no to budowa jakiegoś własnego potencjału i zwiększenie sprawstwa w tej części Europy. Czy to, w jaki sposób wyszliśmy z tej pierwszej chyba fazy tego nietypowego i nietradycyjnego konfliktu, jaki rozegrał się na wschodniej granicy, uprawdopodobnił jakiś jeden z tych dwóch scenariuszy, który pan kreśli jako optymalny? Wydaje mi się, że to jest bardzo interesujące, bo proszę państwa, możemy i bardzo dobrze, że taka książka powstała i bardzo dobrze, że o niej dyskutujemy, ale możemy bardzo różne rzeczy chcieć, natomiast rzeczywistość może kreślić scenariusze inne. Tutaj nawiązuję też trochę do, niestety znowu do Chin, ale tylko na krótko, zaraz przejdę do Stanów. Do wizyty ministra Zbigniewa Raua w Chinach, koniec kwietnia, chyba początek maja.
No i Chiny, które takie właściwie dały takie brak zainteresowania. Nie wiem, jak to się po francusku mówi, bo désintéressement, akurat francuskiego nie znam, więc nie były zainteresowane. Wydały komunikat dosyć taki taktowny, dyplomatyczny, pragmatyczna współpraca oparta na wzajemnych korzyściach. I tyle. I teraz to, czy my będziemy chcieli pozostać na wzgórzu i obserwować walczące tygrysy, co wydawało mi się jeszcze jakiś czas temu, że to jest możliwe, takie chińskie powiedzenie Zuoshan Guanghudou, czyli jak walczą dwa tygrysy, to uciekamy na wzgórze, to równie dobrze może być tak, że te tygrysy same zechcą nas zaangażować, tak jak i tuż przechodzę do Stanów Zjednoczonych, które niewątpliwie tym tygrysem są, bo jeżeli zobaczymy, co się dzieje na Litwie, no to Litwa dzisiaj ma niesamowity konflikt z Chinami, to jest bardzo kłopotliwy dla Chin też, tak? Bo tam jest kwestia Tajwanu, że przedstawicielstwo dyplomatyczne Tajpej zostało nazwane Tajwanem i za bardzo Chiny nie mają nawet jak ukarać tej małej Litwy. No ale co to tworzy, co to pokazuje ta cała sytuacja w naszym bezpośrednim sąsiedztwie? No to pokazuje, że Amerykanie wcale się tak nie muszą wycofać. Czy mogą się wycofać militarnie, ale w czasach tych wielkich przemian technologicznych ta obecność może mieć zupełnie inny charakter. Może mieć na przykład charakter presji dyplomatycznej na Chiny, która jest wywierana poprzez Litwę. To może oznaczać, że za chwilę my również nie będziemy mogli sobie siedzieć na wzgórze i obserwować te walczące tygrysy, tylko będziemy musieli zejść tam do tego tygrysa, który się teraz z muchą pojedynkuje. I nawet jak chińskie media używają takiej metafory, że Litwa jest tą muchą, ale bardzo trudno, boją się o to, że jak będą tą muchę próbowali gdzieś tam złapać, to uderzą w wazę i zbiją całą drogocenną wazę. No ale to jest to pytanie, na które jedno z kluczowych, na które odpowiedzi dzisiaj nie znamy. Może na te pierwsze dwa pytania to autor udzieli odpowiedzi, ale jak będzie wyglądać, może nie tyle wycofanie się Amerykanów, ale rekonfiguracja, redefinicja ich obecności w regionie. Na co się nakładają te zmiany technologiczne i pewne zmiany w układzie sił. Przykład Litwy właśnie to pokazuje i być może to będzie wymagało od Polski jakiejś reakcji, bo tworzy się geostrategiczna próżnia. I już kończąc, także i tu niestety lub niestety znowu z Chinami w tle, Indo-Pacyfik, który staje się dzisiaj tym przynajmniej politycznym, geopolitycznym, globalnym centrum. I czy Europa, to w tym wariancie aktywizmu europejskiego, ma wystarczające asety, argumenty, żeby zaistnieć w tym regionie. Niektóre kraje już to próbują robić, czy to Niemcy, czy Francja, oczywiście Wielka Brytania, która jest pierwsza do wszystkiego, czy to jeśli chodzi o Indo-Pacyfik, czy to jeśli chodzi o wschodnią granicę Polski, no ale to są takie działania, można by powiedzieć, symboliczne, które pokazują, że te kraje widzą tą rekonfigurację, widzą, dostrzegają tą geostrategiczną próżnię, ale czy mają asety, czy mają możliwości, żeby tam zadziałać? I teraz pytanie jest takie, czy którykolwiek z tych dwóch wariantów daje Polsce jakieś szanse w ogóle, żeby tam zaistnieć? Bo tu zakończę chińskim przysłowiem daczu chuoye xiaochu zhuo shou, czyli przetłumaczę. Że małymi oczami ogarniamy wielki obraz, a małymi rękoma ogarniamy szczegóły. I to, że my dzisiaj tutaj przy tej bardzo fajnej, dobrze napisanej książce ogarniamy ten duży obraz i dyskutujemy o tym dużym obrazie, to ogarniamy go oczami, ale jeszcze trzeba zręcznymi rączkami stworzyć pewną, nie wiem, czy polityczną materię, żeby sobie z tym obrazem poradzić i dostosować nasze działania tymi malutkimi rączkami do tego wielkiego obrazu, który tutaj kreślimy, widzimy oczami i o którym dyskutujemy. Dziękuję bardzo. Te pytania do autora są zapisane i zaraz będziemy je zadawać w imieniu publiczności na początku. Teraz pytania do Jacka Bartosiaka. Te dwa tygrysy były, tak? Myślałem, że do tej pory to był ten przyczajony tygrys, czyli Amerykanie i ten ukryty smok, czyli Chińczycy, ale tu już widzę, że są dwa biegające tygrysy. Jacek Bartosiak. Tak, oczywiście mam zamiar być złym chłopcem, więc powiem kilka rzeczy, żeby otrzeźwić debatę w Polsce.
Amerykanie szykują się tylko do jednej wojny. Do wojny na Pacyfiku. Tak konstruują siły zbrojne na 2030 rok. Tam jest inna geografia, są wielkie dystanse, wojna high-end, z symetrycznym przeciwnikiem, nielądowa. Rozumiemy, co to oznacza dla nas. Mówią już to oficjalnie. Co więcej, najbardziej gorąca książka w Waszyngtonie, czyli Strategy of Denial, Elbridge'a Colby'ego, polecam, który jest głównym autorem Strategic Posture z 2018 roku za Trumpa, czyli głównego analitycznego dokumentu, który pokazuje strategiczny kierunek Stanów Zjednoczonych i Pentagonu. Jest głównym jego autorem. W tej książce jest napisane, skończyłem ją czytać tydzień temu. Jest bardzo mądra ta książka. Pokazuje, jak myślą elity imperialne. Nie ma tam żadnego pitu-pitu, żadnych wartości ani innych takich rzeczy, tylko układ sił. Okay? Bardzo uważam, że powinna być to obowiązkowa lektura dla polskich polityków, jeśli zostanie przetłumaczona. I dla polskich dziennikarzy i mediów zajmujących się sprawami zagranicznymi. Bo tam jest perymetr, zasięgi, struktura i tak dalej. I ten Elbridge Colby, można też na YouTubie obejrzeć jego rozmowę na temat jego książki, mówi, że jedna wojna i powinniśmy europejskim sojusznikom dać jasny sygnał, że nie będziemy zużywać amunicji w Europie, tylko wszystko idzie na Pacyfik. Na drugą nóżkę powiem, że nigdy Amerykanie nie mogli naraz być w czasach sowieckich. W obronie Japonii, Korei Południowej, Tajwanu, Filipin, Australii, RFN-u i tak dalej. Na tym polega system sojuszy i wiarygodność, i zarządzanie wiarygodnością. Żeby móc rozcieńczać się, żeby przeciwnik nigdy nie był pewien, gdzie damy odpowiedź. Problem polega na tym, że pojawia się jak gdyby tak zwany syndrom bunkra Hitlera, że dowodzimy nieistniejącymi wojskami po to, żeby utrzymać wiarygodność. I tak bym traktował przeloty amerykańskich pojedynczych bombowców nad Polską i w Europie tych szczątkowych sił. Okay? To ma utrzymać wiarygodność po to, żeby była waluta utrzymana amerykańska, czyli sprawczość Amerykanów na rząd polski, litewski, niemiecki i tak dalej. Macron już w to nie wierzy po prostu. I teraz pytanie, czy zostanie to przetestowane? Dlatego jak Katon starszy powtórzę. Potrzebujemy armii nowego wzoru. Na oba scenariusze geopolityczne, zarówno konsolidacji europejskiej, której zaraz powiem, jak i jednak trwania Ameryki tutaj, dlatego że Amerykanów nie będzie w pełni z nami. A Rosjanie będą napierać. I tutaj o Europie powiem. Wszystko byłoby fajnie z konsolidacją europejską. Wydawałoby się teoretycznie, że jest to tak nieuniknione, być może nawet, i tak na przykład uważa Radek Sikorski, jak no, Unia w Lublinie, tak, która była odpowiedzią na to, że Moskale złamali obronę na bramie smoleńskiej i elity litewskie ostatecznie, pomimo wcześniejszych oporów, musiały się pogodzić z dominacją korony i zawarły Unię w Lublinie. Tak. Natomiast problem polega na tym, że było zrozumienie zagrożenia, a w Europie nie ma. Otóż ani Niemcy, ani Francuzi nie uważają, że NATO istnieje po to, żeby Rosjanie byli poza systemem gry o równowagę w Europie. A po to zostało stworzone. I uwaga, po to my wchodziliśmy do NATO, żeby Rosjanie nie byli w systemie europejskim. A oni wszystko robią, żeby być. I dostają od Niemców i Francuzów to. Innymi słowy, nie ma porozumienia wśród głównych państw europejskich, do których nalicza się też Polska, na temat tego, czym jest Europa. Bo dla państw Europy Środkowo-Wschodniej ich sprawczość zależy od tego, żeby Rosjanie nie mieli nic do powiedzenia. Bo jeżeli Rosjanie będą mieli coś do powiedzenia, to żeby być stakeholderem w systemie europejskim, będą musieli deptać sprawczość państw europejskich. Nie do pogodzenia jest to z wielką strategią Rzeczpospolitej istniejącą od 500 lat. Ja wiem, że to jest trudne zadanie. Ponosiliśmy klęski, ale wygrywaliśmy też to. Wygraliśmy to w 1991 roku, nawet nie własnymi rękami, ale wygraliśmy to przez rozszerzenie NATO, nawet to, bo to tak naprawdę to było tym celem. I wygraliśmy to w roku 20 w wojnie. I też utrzymywaliśmy to w dawnej Rzeczpospolitej sporo czasu, żeby Rosjanie dopiero na trupie Rzeczpospolitej, konstruktu całego tu państw i narodów, Rosjanie zagrali. I to jest w grze, a to nie chodzi o okupację nas, no, tylko że Rosjanie uniemożliwią nam rozwój. Po prostu. No.
będziemy strefą rezerwuaru siły roboczej i nie pozwolą nam na energię jądrową, na skomunikowanie takie, jakie chcemy, bo oni będą osłabieni wpływami w Europie, a oni chcą być w tej Europie, żeby dostać modernizację, kapitały, rozwój dzięki Niemcom i Francji, tak jak ze Stołypina, i nie chcą być poza Europą. I to jest nie do pogodzenia sprzeczność. Państwo polskie się nie to nie zgodzi. Chyba że zostanie kompletnie zdyscyplinowane. I zobaczymy, co będzie. I zobaczymy, jak to się potoczy. Jeszcze rok temu myślałem, okej, okay, w tym całym bezchołowiu i w tym, co nadchodzi, a jest ryzyko wojny, może to jest nawet jakaś taka opcja. No, niech ci Europejczycy ogarną to jakoś z tymi Rosjanami. Problem polega na tym, że nie mają wojska. Państwa Europy Zachodniej są bezzębne. I niech to też wybrzmi. Nie zaglądajcie, proszę państwa, do Wikipedii, ile mają czołgów i samolotów, bo to nie tak się patrzy na to. Nie mają zdolności do projekcji siły na wschodniej flance, nie mają realnych zdolności, nie mają batalionowych grup taktycznych, nie mają szykowania, skompletowania bojowego, nie mają na nowoczesnym polu walki przeciwczynienia. Wszystko polegało na Amerykanach. W związku z tym Rosjanie dostaną, co chcą. Bo Rosjanie negocjują wojnę nowej generacji. Europa nie jest przygotowana do negocjacji siłowej z Rosją wschodniego perymetru. Nawet jeżeli się będzie konsolidowała, będzie to na naszym trupie. Na trupie naszej sprawczości. Więc musimy mieć armię nowego wzoru, nawet gdyby w Warszawie rząd podjął decyzję, dobra, idziemy za Brukselą. Nie ma ucieczki od tego po prostu, tak? Oczywiście przez armię nowego wzoru rozumiem nowoczesność, właśnie wpływanie na to, żeby prądu nam nie wyłączyli, i tak zwaną manipulowanie przepływami strategicznymi w takim strategicznym ujęciu. I ostatnie zdanie powiem w kontekście Chin i Stanów Zjednoczonych. Z punktu widzenia podziału kapitalizmu światowego, cyklów innowacyjności, cyklów technologicznych, układ sił wygląda inaczej niż papierowe sojusze. Otóż Europa kontynentalna jest ancien régime, jest siłą konserwatywną, która chce utrzymać globalizację w takim samym stanie. I uwaga, i Chiny są ancien régime. Chiny też chcą utrzymać globalizację na obecnych warunkach. Mają wspólny interes, dlatego Niemcy nie spieszą się do sygnowania polityki amerykańskiej. To są realne interesy, a to Amerykanie chcą rozwalić system, bądź przez ucieczkę do przodu, bądź przez zmiecenie wspólnoty globalistycznych układów. I Rosjanie również są dysruptywną siłą, która chce znieść globalizację na obecnych zasadach, żeby zagrać w grę. Innymi słowy, jest potencjał dogadywania się amerykańsko-rosyjskiego, oczywiście asymetrycznego i w różnych sprawach. Chciałbym to jeszcze raz powtórzyć, bo to jest oczywiście a propos konsolidacji europejskiej i przyszłości Polski. Dziękuję bardzo. Króciutko, pani prezes, i pytania do... Ja muszę dopowiedzieć, bo to jest ciekawe niezwykle. To znaczy, wydaje mi się, że idąc za myślą, co w Europie się dzieje. Ja myślę, że Amerykanom dlaczego zaczęła się opłacać autonomia strategiczna Europy? Dlatego, że jest rodzaj podziału zadań. Ja się zgadzam z tym, że Amerykanie chcą się skoncentrować na Pacyfiku i na tamtym teatrze. Jak zobaczycie mapy chińskie, to wiecie, jak mała jest Europa tak naprawdę. Natomiast wydaje mi się, że można sobie wyobrazić, zwłaszcza w kontekście tego taktycznego sojuszu obecnie rosyjsko-chińskiego, który ja również się zgadzam, że on się wyczerpie prędzej czy później. Ale póki co, to on się opłaca obu stronom i Rosjanie do tego stopnia uważają, że im się o to opłaca, że byli w stanie zaakceptować pozycję junior partnera, co każdy ekspert od Rosji, ja nie jestem ekspertem od Rosji, ale każdy ekspert od Rosji mówi, że to jest po prostu niesamowite, niewyobrażalne. A oni w stanie byli to taktycznie zaakceptować na jakiś czas. Pytanie na jaki czas, tak? Ale jeżeli mamy tak silną konsolidację jednak interesów rosyjsko-chińskich i w sytuacji po drugiej stronie Ameryki, która jest antychińska dzisiaj wyraźnie, to nie może Ameryce zależeć na tym, żeby rozmawiać z Rosjanami. Ameryce dzisiaj może zależeć, paradoksalnie, tak jak po 1945 roku, na konsolidacji Europy. To Amerykanie stworzyli projekt wspólnoty europejskiej, wspólnot europejskich. To tylko dlatego, że był plan Marshalla i było parcie amerykańskie na niesamowitą konsolidację. Myślicie państwo, że tak Europejczykom było tak prosto się dogadać po II wojnie światowej, zwłaszcza z Niemcami, które były obwinane o wszystko? I dzisiaj paradoksalnie mamy powtórkę trochę z tego mechanizmu. Amerykanie potrzebują sojusznika. Nie jest na rękę Amerykanom, że Europa nie ma jasnej polityki wobec Chin. Nie jest również na rękę dzisiaj Amerykanom, że Europa nie ma jasnej polityki wobec Rosji.
pomimo sankcji i tak dalej. W związku z tym paradoksalnie to jest dobry moment na to, aby jakby wykorzystać to, że Amerykanie chcą, rzeczywiście chcą, nie tyle wycofać się z Europy, co chcą, żeby Europa przerzuciła na siebie ciężar działania w tym regionie. Europa teoretycznie by chciała, ale ma różnice interesów, podejścia, rozróżnienia zagrożenia, ale paradoksalnie Europa mówi o tej autonomii strategicznej i Europa, jak zaczęła mówić o autonomii strategicznej, było to odbierane jako przeciwamerykańskie. A dzisiaj już tak nie jest odbierane. Więc niezwykle dużo teraz zależy od tego, co się zadzieje w najbliższych miesiącach, dlatego że dodatkowo jeszcze dochodzi, ja bym nie przeceniała jednak mimo wszystko, nie śmiała z tych wartości. Coś takiego jest, co powoduje, że Amerykanie i Europejczycy mają więcej wspólnego niż Amerykanie i Rosjanie, czy Amerykanie i Chińczycy. To jest ustrój. To znaczy to, że my jednak chcemy żyć po swojemu, to sprawia, to jest taka prosta decyzja. Czy chcemy, żebyśmy my byli, jakby, żeby nam nasz dom urządzić w obcy sposób? My chcemy mieć go urządzone po naszemu, a naszemu po naszemu, to znaczy, że jednak my jesteśmy przyzwyczajeni do pewnego rodzaju swobody obywatelskiej, wolności i tak dalej. I to jest jednak coś, co nas wiąże. I wydaje mi się, że na tym tle Amerykanom łatwiej będzie, i jakby oni będą dążyć do tego, będą dawać sygnały głębszej konsolidacji. Oni za nas tego nie zrobią. Oczywiście to się może też nie udać. Ja nie wiem, czy to się uda, tak? Natomiast nie widzę jakby sensu z punktu widzenia amerykańskiego, ani nawet dzisiaj powoli to się zaczyna też jakby kształtować, przynajmniej w niektórych jakby kręgach polityki europejskiej, żeby teraz zbliżać się z Chińczykami, czy nawet w kontekście tego, co się dzieje na wschodniej granicy Unii Europejskiej, zbliżać się z Rosjanami. Dobrze. W sytuacji tej próżni strategicznej. Dobrze, dziękuję bardzo. Były dwa pytania, króciutko proszę autora od pana Pyfla i potem już pytania z sali. Powiedziałbym, no tak krótko się nie da, bo myślę, że tak powiem, że weszliśmy w ten etap dyskusji o tych najbardziej gorących wątkach. Znaczy w tym kontekście, w którym ta zmiana geopolityczna światowa przekłada się bezpośrednio na los, znaczy na interesy i losy Polski po prostu, tak i tak dalej, które w tym czy innym sensie no, muszą być rozpatrywane w kontekście europejskim, bo tak jak w jakimś innym artykule napisałem, Stany Zjednoczone mogą wyjść z Europy, Polska z Europy nie wyjdzie, tak? No bo w tym miejscu leży i nie wsiądziemy my akurat na łódki, nie przepłyniemy na jakiś inny kontynent, powiedzmy. Ja tu w kontekście tych wypowiedzi wcześniejszych, to ja mam takie wrażenie, że jestem trochę jak ten, byłbym trochę jak ten rabin z tego dowcipu, że przychodzi jedna osoba, coś mówi i rabin mówi, wiesz co, ty masz rację, przychodzi inna osoba, mówi coś przeciwnego, mówi, ty też masz rację, przychodzi trzecia osoba i mówi, ale rabbe, oni mówili przeciwne rzeczy, mówi, ty też masz rację. Trochę jest tak, że w jednym i drugim elemencie jest ziarno, że tak powiem, prawdy, polegające na tym, że z jednej strony i trochę też odnosząc się do tych pytań wcześniejszych już, tak, bo to wszystko jest w tym kontekście, bo to jest ten kontekst na przykład właśnie białorusko de facto ukraiński. Tak? To jest tak, że no, z przykrością stwierdzam, że odpowiadając literalnie na pytanie, no w książce bym nic nie zmienił w odniesieniu do tego zagadnienia, bo oczywiście w tym sensie ta książka nie była poświęcona, ja się nie spodziewałem, że tak szybko ta rzeczywistość jak gdyby... Dokładnie, ale że ta rzeczywistość tak szybko jak gdyby w tej postaci, że tak powiem, przyjdzie do naszych drzwi po prostu i tak dalej, tak? W tym kontekście szczerze mówiąc zakładałem, że ona będzie trochę później, nie? Ale ona jest u naszych drzwi, bo co jest, czym jest na przykład ten kryzys białoruski? Kryzys białoruski, czy ten kryzys hybrydowy, bo tak go trzeba w zasadzie, to jest najlepsze określenie, no on ma dwa wymiary. Jeden ten wymiar, o którym też piszę, który też jest pewnym paradygmatem zmiany, których my sobie, ten wątek się tu nie pojawi, więc tylko go wymienię, zachęcając do lektury oczywiście, że paradygmat zmiany demograficznej polega również na tym, że weszliśmy my również w Polsce w moment, gdzie w historii też jest to wyjątek, bo poza wojnami takiej historii nie było wcześniej, tak? Szybko spadającej populacji. My już jesteśmy na tym samym poziomie, na którym są państwa zachodniej Europy demograficzną. Więc dzisiaj te kwestie zarządzania kwestiami demograficzno-imigracyjnymi, bo to jest jedna pula zagadnień w tej chwili w Europie, jest, też będzie jednym z takich sprawdzianów, że tak powiem, funkcjonowania państw w najbliższej przyszłości, ale to na marginesie. Kwestia, nazwijmy to białoruska i ten kontekst rosyjski, który tutaj występuje versus Europa oczywiście, tak? Oczywiste jest tak, że dzisiaj Rosjanie w różnych miejscach testują i też ja miałem akurat okazję uczestniczyć w tej debacie przy wprowadzeniu tego kolejnego numeru Foreign Affairs, gdzie tematem była właśnie Rosja.
I też jak gdyby z ciekawością tym bardziej słuchałem, no, tym czym my żyjemy, bo żyjemy, że tak powiem, w stanie wysokiego stopnia rozemocjonowania kwestią granicy z Białorusią. Tak? To w kontekście dyskusji amerykańskiej to było wspomniane tylko jako jeden z... Polska nie była wspomniana, tylko granica białoruska, jako jeden z elementów gry destabilizacyjnej Rosji w Europie. Niepodległość Serbów bośniackich, kwestia Mołdawii, sytuacja na Ukrainie, kwestia Białorusi i tak dalej. Tak, to wszystkie elementy, które są traktowane jako właśnie to rzeczywiście te elementy destabilizacyjne ze strony Rosji. Więc Rosja, i to myślę, że dzięki Markowi Budziszowi jego książku zrozumiałem, że tak powiem, jaka jest ta nowa polityka Putina, tak? Bo Putin na początku popełniał ten błąd myślenia w kategoriach powrotu dawnego Związku Sowieckiego, o czym zresztą mówił. Tak? On po kilku latach zmienił to podejście, tak? Czyli, że tak powiem, zaakceptował punkt wyjścia, w którym jest Rosja. I to była ta kwestia realpolitik, bo jak pani tutaj mówiła wcześniej, realpolitik, to przede wszystkim tą realpolitik rosyjską widać w kontekście Azji Środkowej i organizacji szanghajskiej, które my na przykład... To muszę powiedzieć, bo na przykład to jest jedno z bardziej wrażliwych punktów dzisiaj w polityce światowej, o którym w ogóle w Polsce często nie mamy pojęcia po prostu. Tak? A obserwowanie tego, co się dzieje w ramach szanghajskiej organizacji współpracy, no będzie pokazywało, jaki stan, to jest najlepsze miejsce, żeby weryfikować stan relacji rosyjsko-chińskich, powiedzmy, tak? W wielu różnych kwestiach, powiedzmy. Tak? Więc to musimy blisko obserwować, jakie są układy polityczne w ramach tej szanghajskiej organizacji. Przechodząc już kończąc to, ale przechodząc jak gdyby do kwestii właśnie Ameryka versus Europa, to oczywiście tak, zgodzę się z tym, że Amerykanie są dzisiaj zainteresowani tą autonomią strategiczną Europy, tylko oczywiście jest pytanie, jak to interpretować, bo to jest właśnie oznaka z jednej strony wychodzenia i takiego łatwego wyjścia po prostu, no przecież my tutaj nic nie przeciwdziałamy, to róbcie sobie po prostu, tak? Więc jak gdyby ułatwiając jednocześnie taki polityczno-PR-owe wyjście z kategorii własnych zobowiązań wobec Europy, które Stany mają. Ale tak czy inaczej, ja myślę tak, już teraz kończąc, ta kwestia, o tym też właśnie piszę w książce, że moim zdaniem w tej chwili dopiero, w Polsce jeszcze sobie nie zdajemy sprawy, czy polskie elity polityczne sobie nie zdają sprawy, ale moim zdaniem do elit politycznych zachodniej Europy doszła już ta kategoria skali zmian, które się następują. Tak? No Macron miał tutaj gorzką lekcję, niezależnie od tego, co mówił wcześniej a propos uwiądu intelektualnego w kontekście no, upokarzającej, że tak powiem, bym powiedział, bo tak w sensie nawet powiedziałbym to niedyplomatycznie, co ja trochę kładę na karp, powiedzmy, nazwijmy to dyplomatycznie, metod funkcjonowania prezydenta Bidena wynikających w daleko idącym stopniu z kategorii jego wieku, powiedzmy, tak, że on pewnymi zagadnieniami trochę inaczej zarządza niż... Ale ma ludzi, okej, okay. Ale tak. Więc to tak tylko na marginesie. Ale teraz jest moment, kiedy właśnie będzie próba odpowiedzi na to pytanie. Ja nie mówię, jaka ta odpowiedź będzie, czy będzie taka, czy inna, czy będzie pozytywna, czy nie będzie pozytywna, ale moim zdaniem Polska w próbie tej odpowiedzi na te zagadnienia powinna wziąć udział. Bo naszym podstawowym celem dalej politycznym jest to praca nad rozwarciem tym dalszym geopolitycznym kleszczy i budowanie pozycji Polski, jakiego takiego punktu zwornego całej polityki w Europie Środkowo-Wschodniej. Ale po to, żebyśmy to mogli realizować w najbliższym czasie, ja osobiście uważam, że będzie niezbędny aktywizm europejski, żeby spróbować tą współpracę na innym poziomie niż do tej pory realizowaliśmy. Mówiąc inaczej, prościej, już naprawdę kończąc. My naprawdę powinniśmy, wychodząc nawet nieważne w tym sensie, jak to w perspektywie dekad będzie z Unią Europejską, ale my ciągle nie wychodzimy z założenia, że Unia Europejska jest nasza, tak? Że mamy prawo, nawet obowiązek stawiania jasnych postulatów co do polityki całej Unii Europejskiej, ale zgodnych z interesem Polski. Do tej pory tego my ciągle jesteśmy tylko w defensywie, w podwórku, że tak powiem, że to nam się nie podoba, to nie się podoba, albo proeuropejskim, albo antyeuropejskiej pozycji recenzowania, tak? A nie ma tej inicjatywy polegającej na tym, żebyśmy my zaproponowali pewne strategiczne rozwiązania w tej nowej rzeczywistości w polityce europejskiej. Dobrze. Dwa pytania tutaj. Proszę bardzo, jedno i tam pan drugie. Robercie, gratulacje oczywiście z powodu drugiej z twoich książek, która zgromadziła i kilkoro świetnych analityków i wielu, jak tu widzimy, starych znajomych. Szkoda co prawda, że ta okładka jest taka... I młodych też, jak Adam Pawłowicz. Szkoda, że ta okładka co prawda jest taka statyczna, bo lepiej, żeby była dynamiczna i te bombki, kule poruszały się, pokazując aktualny stan
gryził. Natomiast pytanie jest tak, chociaż w ostatnich dwóch zdaniach chyba na nie już trochę pesymistycznie odpowiedziałeś, czy w twojej ocenie spośród sił politycznych, parlamentarnych, ewentualnie pozaparlamentarnych jest taka, która by w jakiś sposób no, korespondowała z postulatami zawartymi w twojej książce w ramach realizowanej przez ciebie czy postulowanej przez ciebie polityki? Jeżeli miałbym odpowiedzieć jednym słowem, to powiedziałbym nie. Ale to myślę, dlatego właśnie to jest ten problem, że stan przetrawienia aktualnej rzeczywistości geopolitycznej, strategicznej jest jaki jest w Polsce. Po prostu my ciągle żyjemy problemami, powiedziałbym, nieadekwatnymi do wyzwań współczesności i przyszłości. Tak? I myślę, że ta skala tego napięcia emocjonalnego w polskiej polityce to bardzo mocno utrudnia, żeby że tak powiem, wyjść z tego napięcia emocjonalnego w kierunku tworzenia przynajmniej wizji i planu działań realnej polityki na poziomie europejskiej, która jest zgodna z polskim interesem narodowym. Tak? Bo to de facto ciągle o to chodzi. Tak? Czy politykę zgodną z polskim interesem narodowym, która w pierwszej kolejności musi być polityką europejską, bo w takim miejscu jesteśmy, tak? Uwzględniając wszystkie inne elementy zmiany. I to jest rzeczywiście problem. Tutaj pan i potem następne pytanie. Na początku byłem trochę przepraszam, zawiedziony, że państwo nie dostrzegacie trzeciego zwierzaka. Cały czas mówiliście o walce między tygrysem a smokiem i ten niedźwiedź tam w ogóle nie pojawiał się. Na końcu, na szczęście, zdaje mi się, że przychylam się do wypowiedzi pani profesor, pani prezes, a profesor życzę, żeby miała ten tytuł, że dobrze diagnozuje moim zdaniem, że Amerykanom, mądrym Amerykanom, których nie reprezentuje Biden, bo sprzedał europejski Nord Stream, nie wiadomo za co, nikt nie wie za co. Podarował to. A więc mądrzy Amerykanie powinni bronić swojego miejsca w Europie, bo czym będą targować się z Rosją? Bo uważam, że Rosja jest języczkiem uwagi. I teraz moje pytanie jest takie. Kogo byście woleli, moi drodzy, mieć po tej drugiej stronie? Czy Rosję z USA, czy Rosję z Chinami? W którym momencie powstają największe zagrożenia dla Polski? Jaka jest korzyść z takiego układu, a jaka jest z tamtego? Ja widzę te niebezpieczeństwa, ale chciałbym to usłyszeć od ust ludzi, którzy się na tym lepiej znają niż ja. To żeby czasu starczyło, bo zostało nam dosłownie 11 minut, to po kolei. Najpierw autor i potem po kolei. Myślę, że o tym wyzwaniu rosyjskim to też mówiliśmy, no bo to jest jak gdyby dla nas to jest kwestia naszego bezpośredniego interesu i bezpośredniego losu, powiedzmy, tak? I ten wątek tutaj się pojawiał, że tak powiem, jak tą Rosję interpretować. Ja bym powiedział, jakbyśmy woleli, no to jest takie wbrew pozorom trudne pytanie, bo powiedzmy tak, no, Biden wbrew pozorom prowadzi w wielu wypadkach politykę bardziej zbieżną z polskim interesem niż Trump. Z drugiej strony jest tak, że i jeden i drugi w głównej mierze w zakresie tych kwestii geopolitycznych czy geostrategicznych są doskonałą kontynuacją, tak? W tym sensie, że też pisałem takie sformułowanie, że tak powiem, że Obama ogłosił zwrot kierunku Pacyfiku, Trump zaczął wojnę handlową z Chińczykami, a Biden wprowadza kompleksową politykę ograniczania wpływu chińskich. Tak? Czy to jest że tak powiem, kolejne fazowanie, że tak powiem, długoterminowych celów, która już w tej chwili no doszło do takiego poziomu, że rzeczywiście jest otwarcie się mówi wprost o konfrontacji. Odnosząc się jeszcze do kwestii rosyjskiej, kończąc. Oczywiste jest to, że Amerykanie marzą, tak to nawet bym powiedział w tych kategoriach myślę trzeba określić, bo to, że racjonalnego rachunku dokonują to jest jedno, ale marzą o tym, żeby w kontekście Chin zawrzeć sojusz z Rosjanami. Tylko to, co im po części uniemożliwia, i to jest może te kwestie właśnie trochę wartości, które też odgrywają trochę rolę w sposobu rozumienia czy kulturowe, że tak powiem, polityki, że oni się kompletnie nie rozumieją, bo to, co Amerykanie dla Rosjan traktują jako gwarancję bezpieczeństwa, Rosjanie traktują jako żywotne zagrożenie swoich interesów.
Czyli, że tak powiem, mimo tego, że mówią, tak się długo komunikują, to bardzo często na poziomie komunikacji, mimo tego, że ona jest w sensie jak gdyby technicznym, formalnym, to tu jest starcie. Amerykanie inaczej widzą tego swojego sojusznika rosyjskiego, niż Rosjanie widzą siebie. Nie. I tutaj ciągle zgrzyt następuje. Pani prezes, króciutko. Tak, to proszę. Dobra. Tak. Tak. Jacek Bartoś. Świetne pytanie. Wykraczające moim zdaniem poza horyzont poznawczy naszych elit w tej chwili. Ale jest doskonałe to pytanie. I pozwolę sobie powiedzieć nieskromnie, że Strategy and Future od 6 miesięcy myślimy o tym. I jak Katon starszy powtórzę, potrzebujemy armii nowego wzoru. Niech to się wbije w głowę. Dlaczego? I zaraz to uzasadnię też na przykładach konkretnych tekstów, które Amerykanie piszą i co się działo za Trumpa. Bardzo trudno z kimkolwiek porozmawiać na ten temat, więc bardzo się cieszę, że pan o to zapytał. Otóż Rosjanie, wbrew temu, co w sferze publicznej się u nas mówi, nie chcą dealu z Amerykanami, bo uważają, że Amerykanie przegrywają. Nie dlatego, że się nie potrafią dogadać. Oni się świetnie w zimnej wojnie dogadywali. Oni się rozumieją lepiej niż Amerykanie z Niemcami, bo Niemcy są trochę z innego świata. A z Sowietami i Rosjanami rozumieją język siły. Tylko Rosjanie uważają, że Amerykanie przegrywają. I nie ma tutaj z kim rozmawiać, bo Rosjanie nie chcą przegrać Eurazji. W związku z tym Amerykanie będą coraz więcej dawać. Trump próbował dawać, ale establishment amerykański uważał, że jeszcze Amerykanie przeżywają hegemoniczną chwilę, bo cierpią na narcyzm strategiczny. Dlatego szybko zamilkł. Ale to się przebija. I teraz tak. Oczywiście zapłacą interesami Europy Środkowo-Wschodniej i dlatego potrzebujemy armii nowego wzoru, bo żeby nie można było naszymi interesami zapłacić, w szczególności tak powinna być ukształtowana, żeby nie zależały nasze efektory i system łańcucha dowodzenia od Amerykanów. Żeby nie można było zatrzymać nas jednym telefonem. Możecie sobie teraz wyobrazić, jak trudno jest porozmawiać z polskimi politykami o czymś takim. Do tego się to sprowadza. Nasz system pętli decyzyjnej, łańcucha ODA, tak? Systemu świadomości sytuacyjnej, orientacji, akcji, decyzji nie może być zależny od Amerykanów. To jest bardzo trudne, ale musimy tak ukształtować siły zbrojne. Dlatego jest to takie trudne, bo Amerykanie tą wiarygodność, którą latają tymi samolotami, przekładają na to, że mają wpływ na to, jak my mamy co kupujemy. I na tym to polega. Po to, żeby w odpowiednim momencie zarządzić tak naprawdę grą sił w tej przestrzeni i zapłacić nią Rosjanom. To jest bardzo brutalne, ale tak to się odbywa i poczytajcie Elbridża Kolbiego, jak nie wierzycie Jackowi Bartosiakowi. Albo zajrzyjcie w historię świata. Kończę już naprawdę, ale to jest bardzo ważne. Bardzo się cieszę, że to zostało wywołane, bo samemu ciężko wywołać ten temat. Innymi słowy, czeka nas, jeżeli chcemy być podmiotem, to czeka nas rozgrywka z Amerykanami o status Polski. I trudno mi jest odpowiedzieć, jaki jest lepszy scenariusz. Czy my jesteśmy wysuniętą kasztelanią i Zabrześciem nad Bugiem? Jest wielkie imperium Sojuszu Eurazjatyckiego od Szanghaju i wyspy i Hainanu do Bugu. I z takimi potęgami Amerykanie nigdy nie walczyli, bo Japonia była daleko, Niemcy hitlerowskie były w Europie i nie konsultowały ruchów tak strategicznych tak naprawdę. To był taki fake alliance trochę. A tu będą spięci masą Eurazji. Możecie sobie wyobrazić, jakie będzie napięcie na naszej wschodniej, na wysuniętej kasztelanii. Z kolei, gdyby Rosjanie się obracali, no to nie możemy, musimy podwyższać koszty narzucenia nam sprawczości przez Amerykanów i Rosjan. Co jest bardzo trudne i dlatego Polska jest w strefie zgniotu i dlatego jest taka trudna pozycja geopolityczna państwa polskiego. I dlatego instynktownie spora część polityków uważa, że opcja kontynentalna związana się z Europą jest odpowiedzią na to. Myślę, że jednak nie jest z powodu słabości Europy i z tego, że nie do wykonania jest to stworzenie tej tarczy. Znów armia nowego wzoru, jeżeli jesteśmy w stanie, i tu możemy otworzyć dyskusję, czy państwo polskie jest w stanie cywilizacyjnie, kulturowo zrobić coś takiego. To rzeczywiście jak Katon starszy, cały czas to zdanie. Za bardzo krótko pani prezes i bardzo krótko Radosław Pyfel. I ostatnie pytanie, bo niestety musimy Ja to kończyć. Widzę tak, bardzo dobre pytanie, ale ja to widzę
na logikę też, państwo sami pomyślcie. Jeżeli Rosjanie dogadują się z Chińczykami w krótkiej perspektywie, taktycznie dogadują się, oba systemy autorytarne, zdecydowanie, szybko się dogadują, liczy się wola liderów. Jest to sojusz ewidentnie wymierzony w Zachód, antyamerykański, taktyczny, ale jest to sojusz antyzachodni, bo dla Rosjan głównym punktem odniesienia, na której Putin zbudował całą swoją power, to jest antyzachodnia retoryka, a w Chinach Chiny zostały postawione w sytuacji, w której muszą być antyamerykańskie, bo Amerykanie definiują ich jako wroga, otwarcie. To jaki sens z punktu widzenia Amerykanów byłoby dogadywanie się z Rosjanami? Moim zdaniem w krótkiej perspektywie Amerykanie wcale nie chcą, aby Europa, aby mieszać w Europie. Oni chcą z tej Europy się odciążyć, ponieważ muszą się skoncentrować na Pacyfiku, więc w ich bardzo dobrze rozumianym interesie jest wzmocnienie Europy, tak jak to zrobili po II wojnie światowej. Jak mogą wzmocnić Europę? Również muszą ją wzmocnić militarnie, czyli to, co się mówi, nie tylko o tym NATO 2% i tak dalej, ale ja tu się zgadzam, że my potrzebujemy armii. Nie znam się na wojskowości czy akurat nowego wzoru, ale na pewno powinniśmy wzmocnić swoje capacity bezpieczeństwa. Europa nie jest taka całkiem bezzębna. Unia Europejska jest bezzębna, ale państwa europejskie, no na przykład Francja jest ciągle w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, to jest mocarstwo nuklearne, które samo operuje na teatrze wojskowym w Afryce na przykład. Mamy, przypominam, Francja ma części Francji na Pacyfiku, dlatego jest tam obecna. Tam między innymi jest Haiti, na który, Tahiti, przepraszam, na której to wyspie był Gauguin. Więc jakby dla Francji to jest część Francji. I z tego punktu widzenia Francja też jest państwem, jakby, które patrzy globalnie. I teraz w mojej ocenie to jest moment, zanim to potrwa kilka lat, nie wiem ile, zanim dojdzie, a prędzej czy później dojdzie do rozbicia sojuszu rosyjsko-chińskiego, tego taktycznego sojuszu. Bo on jest nastawiony, jest skazany na w pewnym sensie rozpad. Tylko ta chwila, która może trwać chwilę, nie za długo, to jest szansa dla nas. Jeżeli my nie skonsolidujemy Europy wtedy, co odciąży Amerykanów, co jest na rękę Amerykanom, co wzmocni Amerykanów, de facto wzmocni, bo my się będziemy musieli zajmować Rosją, to wzmocniona Europa Rosją się będzie zajmować lepiej. Wtedy, kiedy przyjdzie ten moment, kiedy Rosja będzie otwarta bardziej na rozmowy z Zachodem niż to jest teraz, bo będzie potrzebowała Zachodu z kolei do wolty przeciwko Chinom. Nie zmarnujmy tego czasu. To Jacek Bartosiak chce jedno słowo i ostatnie pytanie. 10 sekund. Tak. Start. Bo nie powiedziałem tego. Wes Mitchell, który był za Trumpa architektem naszej części Europy w administracji amerykańskiej, napisał raport dla Office of Net Assessment w Pentagonie, jak sobie poradzić, że Rosja nie chce z nimi rozmawiać. I co spowodować, żeby pchnąć ją, prawda, w kierunku Pacyfiku i konfrontacji z nami? Otóż część tego raportu została opublikowana w National Interest i później była grzana przez strategów amerykańskich w rozmowach. On uważa, że jedyne, co w stanie Rosji zatrzymać, to mała wojna, której Rosja nie wygra tutaj, na zachodnim limitrofie. Okej? Dziękuję. I ostatnie pytanie, bo musimy już kończyć. Jedno pytanie, ale trzy wątki. Trzy tematy nieobecne w Państwa wypowiedziach. Chciałem zapytać, czy celowo, czy uważacie, że są nieistotne? Pierwszy, nie zdążyliśmy. Pierwszy kwestia, mówicie wszyscy też w pewnym paradygmacie. Paradygmacie mocarstw, przepływów, strategicznych aktywów. Ale ten paradygmat też się zmienił. Znaczy dzisiaj coraz większą rolę pełnią korporacje ponadnarodowe, potężne lobby, które kształtują politykę państw. Państwa nie są w pełni suwerenne, ponieważ oddziałują na nie inne, nie polityczne organizmy i kształtują ich politykę. Więc pytanie, czy w ogóle to jest temat, który się mieści, też Robert, nie znam twojej książki jeszcze, czy był przez ciebie analizowany. Pierwszy temat, nieobecny. Drugi temat, mówicie cały czas o centrach decyzyjnych, nie mówicie o peryferiach. A w peryferiach czasem zmienia się świat. I powiem taką tylko anegdotę. Byłem dwa razy w Rwandzie, 10 lat temu, 11 lat temu i w zeszłym roku. Rwanda przez 10 lat zmieniła się fundamentalnie z kraju, który był katastrofą, w kraj uporządkowany, funkcjonujący. Ja mówię o gospodarce, nie mówię o polityce, tak? Tylko wszystkie drogi budują Chińczycy
i to jest kraj, który jest zupełnie dzisiaj gdzie indziej, mimo ogromnej proamerykańskości, ale interesy tam robią Chińczycy. Więc peryferia, tam się też dzieje historia i to bardzo szybko, czego my nie dostrzegamy z perspektywy Polski. Trzeci temat już tylko, Robert, do ciebie, jako polityka, który kiedyś, znaczy człowieka, który kiedyś był politykiem czy zaangażowany w politykę i politykę, która miała też wyraźne oblicze ideowe. We wszystkich tych wypowiedziach nieobecna jest w ogóle religia i świat wartości, czy w bardzo małym stopniu. No tutaj podkreślałaś, Małgosiu, ty kwestie wartości, że one jednak funkcjonują. Przecież religie, systemy religijne są też potężnym nośnikiem konfrontacji, o czym pisał Huntington. Tak? Więc ja nie mówię w tej chwili o duchowości, o sprawach spirytualnych. Ja mówię o pewnym systemie wartości, które jednak są głęboko zakotwiczone w tożsamości społeczeństw ukształtowanych historycznie. Też wątek w ogóle nieobecny w tym, co państwo mówicie. Proszę o krótkie odniesienie się. Każdemu krótko, bo... Nie ma jeszcze... Kontynuacja tego, co powiedział Adam. Dobrze? Jedno pytanie. Nie padła z waszych ust, tutaj kolega potwierdził, słowo Turcja i w ogóle ludy turkmeńskie. Nie padło w ogóle Turcja i ludy turkmeńskie, a... krótka otwieramy kolejną. Po prostu wiem, ale to już jest... otwieramy kolejną puszkę. Ale nie wiem, czy to dobrze, tak? Że to spotkanie się kończy, czy źle, bo chyba tak sądząc po tym narastającym krytycyzmie, to dobrze. Autor chce na końcu, dajemy sobie 4 minutki na koniec. Proszę Państwa, ja nie będę mówił jak Katon starszy. Nie jestem też adwokatem, tak jak dr Jacek Bartosiak, ale trochę w obronie prelegentów, chociaż oni pewnie doskonale by się wybronili. Wydaje mi się, że mówiliśmy o tych wszystkich wątkach. Może nie do końca zdążyliśmy, ale mówiliśmy o wielkich przemianach społecznych, mówiliśmy o roli korporacji. Tutaj dr Bonikowska mówiła o Facebooku, Twitterze, że nie wiadomo, czy to jest platforma, czy medium społecznościowe, czy Big Tech, czy wielka korporacja. Nie mówiliśmy o religii, duchowości, zgoda, ale dużo mówiliśmy o świecie wartości. Dzisiaj w świecie zachodnich demokracji to przywiązanie do wartości demokratyczno-liberalnych jest takim współczesnym wyznaniem wiary i tak odbieram też prezydenturę Joe Bidena, która jest powrotem do świata wartości. Tak? A co do świata pozaeuropejskiego, to cały czas próbowałem się tu wyślizgnąć i uciec od Chin w stronę świata pozaeuropejskiego. Nazwa Turcja nie padła, zgoda, ale chyba wspominałem o Indonezji, o Indiach, o świecie pozaeuropejskim. Mówiłem o perspektywie peryferii czy perspektywie krajów pozaeuropejskich. I to rzeczywiście w Afryce się dzieje, bo dzisiaj w XXI wieku historię Afryki piszą Chińczycy. Tak? I nam się pewne rzeczy wydają nowe, a to już trwa od 20 lat. Ja to obserwowałem poza Europą. Nie zdążyłem może o tym wszystkim powiedzieć. Może więcej powiedzą pozostali prelegenci. Na koniec już autor. Na koniec, ale odnosząc się do pytania dotyczącego spraw cywilizacyjno-religijnych, powiedzmy, ja w książce o tym piszę trochę, traktując to, w związku z tym, że książka dotyczy tych zagadnień, tej zmiany tej geopolitycznej, tych głównych wątków determinujących to nowe rozdanie w polityce światowej, no to traktuję te elementy, nazwijmy to kulturowe, jako część potencjału geopolitycznego, tak? Bo taka jest też prawda. Tak? Znaczy, w tym sensie nie jesteśmy... oczywiście interes odgrywa główną rolę, ale sprawy kulturowe są częścią, że tak powiem, procesów. Tak? No i właśnie tutaj ja tylko to zarysowuję, wymieniając i stawiając znak zapytania, tak? Bo dzisiaj rzeczywiście świat zachodu, czyli Europa i Stany Zjednoczone, no to generalnie tym elementem kulturowo dominującym w głównym dyskursie i dominującym w ogóle nad całą polityką, no jest coś, co ja określam jako liberalizm praw człowieka. Tak? I też jest pytanie, czy ten liberalizm praw człowieka ma na tyle potencjał właśnie też kulturowy, czy już nie mówiąc duchowy, ale kulturowy, powiedzmy tak delikatniej, czy to jest wystarczający mocny potencjał, żeby wydobyć te siły kulturowe do podjęcia tej konfrontacji na nowo po prostu. Tak? To jest, ja tutaj stawiam znak pytania, w jakimś sensie świadomie na to zagadnienie nie odpowiadam. Tak trochę, czyli co, no, rozumiem, kończąc, podsumowując, tak? To cieszę się, że ta powiedzmy moja książka, która jest tutaj pretekstem tej dyskusji, tak gorącą dyskusję wywołała. No i cóż, no, myślę, że mogę powiedzieć, że naprawdę potrzeba nam w pierwszej kolejności, bo takie są zawsze elementy procesu decyzyjnego, no, w pierwszej kolejności głębsza diagnoza i zapoznanie się z tą nową rzeczywistością, która jest. Tak? Ja
na koniec powtórzę to, od czego zacząłem. To naprawdę jest fundamentalna zmiana całości paradygmatu, w którym my w kategoriach no, Europy, nie tylko Polski, że tak powiem, funkcjonowaliśmy. I w tych kategoriach, no, no, pierwszy tak to nazwałem, że to jest nowy świat i, no, i mogę powtórzyć, że, nie, że ta pandemia, że tak powiem, będzie takim punktem wyznacznym. Nie dlatego, że sama w sobie jest, to powtarzam, sama w sobie jest jakimś elementem radykalnie nowym, bo nie jest czymś nowym. To jest właśnie paradoks do starych czasów, ale ona ujawniła i tak jak o tym piszę wprost w książce, że właśnie pandemia była momentem sputnika dla Stanów Zjednoczonych versus konfrontacja z Chinami po prostu, tak jak moment sputnika, czyli konfrontacja ze Związkiem Sowieckim, to jak gdyby pandemia jak gdyby położyła wszystkie karty na stół po prostu. Tak? Od tego momentu, jak Trump był krytykowany, oczywiście to było elementem też wojny amerykańskiej, wewnątrz amerykańskiej, a z drugiej strony no, jego osobowość, że tak powiem, była też elementem tej wojny. Był krytykowany, że zachowuje się niepoważnie, że po prostu tak poważne decyzje podejmuje w taki sposób, po prostu nie uwzględnia interesu korporacji amerykańskich i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No to w momencie, kiedy Amerykanie zobaczyli świat w kontekście pandemii, po pandemii, to jak, że tak powiem, jak nożem uciął, tak? No dyskusja się skończyła, tak? Mówi się już zupełnie o czym innym, w zupełnie innych kategoriach i tak dalej, jako w głównym nurcie debaty amerykańskiej, tak? Nie w sensie dyskusji ekspertów czy takich wąskich gronach jak tutaj, tylko absolutnie w głównym nurcie, punkt wyjścia dyskusji jest inny, tak? I Biden tą politykę Trumpa w tym kontekście absolutnie kontynuuje, mniej czy bardziej udacznie, to zawsze można dyskutować, ale dlatego, że mówię, o tym też piszę, że cechy osobowościowe prezydentów amerykańskich są ważne, ale one są elementem korygującym tylko, że tak powiem, elementy polityki, tak? Ale nie wyznaczają, że tak powiem, głównych kierunków strategicznych, więc no witamy w nowym świecie i ważne jest to, żebyśmy tą debatę publiczną w Polsce dotyczącą, że tak powiem, tego nowego paradygmatu politycznego szybko dociągnęli do poziomu aktualności, skali tych zmian, które się dzisiaj dzieją na świecie. To jeszcze raz zapraszamy do zapoznania się. Polska w nowym świecie, nowym, starym, starym, nowym. Niech będzie nowym. Dziękuję bardzo. Robert Kuraszkiewicz, Małgorzata Bonikowska, Radosław Pyfel, Jacek Bartosiak. Dziękuję w imieniu Nowej Konfederacji.